Zastanawiam, czy ktoś jeszcze został w mieście, czy wszyscy jesteście z Zakopanego. Dobry wieczór, godzina 18. Bardzo, bardzo nam miło widzieć Państwa. Brawo, brawo. Bardzo się cieszymy. Nadchodzi święto demokracji. Świetnie, bardzo się cieszymy. Słuchajcie, w imieniu Tygodnika Podhalańskiego, Radia Alex, bardzo, bardzo serdecznie witam Państwa na tym wieczorze przedwyborczym. Dzisiaj w redakcji próbowaliśmy wyliczyć, który to raz organizujemy już debatę tutaj w tym kinie, przepięknym kinie Wiegiewont. I nie udało się nam doliczyć, ale naście razy już tutaj wybieraliśmy albo parlamentarzystów, albo burmistrzów, także to miejsce ma już swoje tradycje. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę kandydatów, czyli panią Agnieszkę Nowak-Gąsienicę, bardzo prosimy. I pana Łukasza Filipowicza. Bardzo prosimy. Proszę o zajęcie miejsc. Gdzie pani, tak, dowolne, gdzie państwu będzie wygodniej. No, proszę bardzo. Ja proponuję jeszcze raz brawa dla Państwa, dlatego że to jest, słuchajcie, to jest odwaga i cieszmy się, że są ludzie, którzy chcą brać sprawy Zakopanego w swoje ręce i naprawdę to jest wielkie wyzwanie i bardzo, bardzo za to Wam dziękujemy. Nasz program nie będzie odbiegał za bardzo od tych programów, debat, które już tutaj organizowaliśmy, dlatego na początek będę Państwa prosił o 30-sekundowe przedstawienie się, ale w taki nietypowy sposób, ponieważ 30 sekund to jest naprawdę króciutko, więc proszę sobie wyobrazić, że jesteście w windzie i jedziecie z kimś i trzeba mu szybko powiedzieć coś o sobie. Bardzo serdecznie o to proszę. Może na początek pani Agnieszka, bardzo proszę. W takim razie wciskam piętro, jadę na drugie. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Nowak-Gąsienica. Jestem wiceburmistrzem miasta Zakopane od 9 lat. Obecnie kandyduję na stanowisko burmistrza miasta Zakopane. W Zakopanem potrzebne są zmiany, konieczne są zmiany i bardzo się z tym zgadzam. Uważam, że na miejscu burmistrza powinna być teraz kobieta, ponieważ kobiety są empatyczne, wrażliwe, a do tego wszystkiego zdecydowane i stanowcze. Połączmy to razem dla dobra naszego miasta i pozwólmy, aby z Zakopanem burmistrzem została kobieta. Bardzo dziękuję. Ja tylko jeszcze przypomnę Państwu, że będzie czas na taką swobodną wypowiedź na koniec, więc dlatego ten reżim 30-sekundowy, tak żeby to wszystko nam bardzo sprawnie poszło. Zanim oddam głos panu Łukaszowi Filipowiczowi, jeszcze powiem, że tu po mojej lewej stronie siedzi loża szyderców. To są dziennikarze zakopiańscy, którzy będą mieć tutaj też swoją rolę. Bardzo proszę, pan Łukasz Filipowicz. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Łukasz Filipowicz, jestem Zakopiańczykiem, urodzonym, wychowanym tutaj, ojcem prawie już czwórki, na ten moment trójki, za chwilkę czwórki dzieci. Kandyduję na stanowisko burmistrza właśnie po to, żeby były zmiany. Bardzo dziękujemy. Koło mnie siedzi Magda Lipkowska, która ma specjalne urządzenie, które mierzy czas. Proszę Państwa, ponieważ ta kampania różni się troszkę od poprzednich tym, że jest dość ostra, musicie Państwo przyznać. Pojawiają się dość nieprzyjemne wpisy w internecie. Te 5 lat temu jeszcze te nasze media społecznościowe nie były aż tak popularne, jakie są dzisiaj, no to stąd się to bierze. Dlatego wpadłem na pomysł, wpadliśmy razem w redakcji na pomysł, co by tu zrobić, żeby trochę rozładować nerwy, żeby też nasi kandydaci się nie denerwowali, żeby się uśmiechali do siebie. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby teraz kandydat do kandydatki, kandydatka do kandydata powiedziała coś o nim dobrego. Zaczynamy od pana Łukasza Filipowicza. Myślę, że zdecydowanie pani Agnieszka jest najlepiej ubraną i najlepiej prezentującym się kandydatem ze wszystkich kandydatów na burmistrza w tych wyborach. Bardzo dziękujemy. Pani Agnieszka, teraz riposta. A ja
Ja szanuję pana za to, że jest pan ojcem już prawie czwórki dzieci i gratuluję panu tego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Oddajemy głos w takim razie teraz loży szyderców. Mamy dwóch kolegów, którzy będą zadawali pytania w tym rozdaniu. Zaczyna, tak, Rafał? Tak, tak, to będą po dwa pytania do każdego z kandydatów. Będzie zadawał Rafał Gratkowski, pewnie znany państwu, świetny dziennikarz, bardzo prosimy. Pierwsze pytanie do pani Agnieszki. Budzimy się w poniedziałek i czarny scenariusz dla pani. Przegrałam wybory, wyborcy zdecydowali inaczej. Co pani robi po przegranych wyborach? Czy wraca pani do pracy w szkole w Suchym, bo tam pani pracowała wcześniej i w tej chwili tam jest zablokowany dla pani etat, już można powiedzieć prawie od 10 lat. I tu mamy teraz zwiększenie czasu. Każdy odpowiada minutę. Jeżeli w poniedziałek okaże się, że nie jestem wiceburmistrzem miasta, burmistrzem miasta, z ogromną przyjemnością wrócę do szkoły podstawowej w Suchem, dlatego że praca z dziećmi, praca z ludźmi to jest dla mnie ogromne wyzwanie i największa przyjemność, jaką mogłam wykonywać w swoim życiu. Nie tylko w pracy zawodowej, pedagogicznej, ale również będąc wiceburmistrzem miasta, ponieważ odpowiadałam za wszystkie sprawy społeczne i ten kontakt z młodymi ludźmi, z dorosłymi, ludźmi był dla mnie bardzo ważny i powrót do szkoły będzie dla mnie ogromną przyjemnością. Dziękuję. Pytanie dla pana Łukasza. Na swoich plakatach i billboardach jest to pańskie hasło, zamieszcza pan to hasło, przyjazne Zakopane. Czy to znaczy, że teraz Zakopane jest nieprzyjazne? Jeśli tak, to dla kogo i co trzeba zrobić, żeby to zmienić? Zakopane jest przyjazne teraz wyłącznie dla deweloperów i dla, no powiedzmy, mieszkańców preferowanych. Natomiast dlatego my chcemy, żeby to Zakopane było z powrotem przyjazne, żeby było takie, żeby mogli w nim gospodarzami być mieszkańcy. Hasło zresztą naszej całej kampanii to jest mieszkańcy gospodarzami miasta. I dlatego też właśnie też nazwaliśmy ten komitet w ten sposób, żeby miasto stało się przyjazne, nie tylko kolokwialnie mówiąc dla obcych, ale dla nas tu mieszkańców. Dziękuję. To mamy teraz Radio Alex i... Bardzo dziękuję. Władek Biały. Wobec tego ja też zacznę od pani Agnieszki. Zanim zaczniemy, chciałbym podkreślić, podobnie jak w Nowym Targu, że wszystkie pytania, jakie mamy, to pytania, które pozyskaliśmy dziś, przeprowadzając sondę na ulicach Zakopanego. Wobec tego pytanie pierwsze do pani Agnieszki. No nie jest tajemnicą, że w ostatnich rokach Zakopane przegrywa walkę o narciarzy z innymi miejscowościami na Podhalu. Jaki ma pani pomysł na rozwój narciarstwa w Zakopanem jako burmistrz? Proszę państwa, narciarstwo to zasadnicza dyscyplina sportu, jeśli chodzi o miasta Zakopane, ale nie jedyna. Wiemy o tym, że mamy ocieplenie klimatu i nie możemy stawiać tylko na narciarstwo. Niemniej jednak narciarstwo bardzo ważne, w końcu zimowa stolica Polski. Po pierwsze, udało nam się w ostatniej kadencji zmienić plany miejscowe tak, aby rozwijała się stacja narciarska na Harendzie. Kolejną sprawą, jeśli chodzi o rozwój narciarstwa, jest otwarcie w końcu kultowego stoku, jakim jest Nosal. Ja wiem, że tutaj są duże problemy, szczególnie problemy związane z kwestiami ekologicznymi i walkami ekologów o ten stok. Niemniej jednak są duże szanse na to, żeby stok narciarski Nosal w końcu był stokiem, z którego korzystają narciarze. Ale Harenda absolutnie to jest miejsce, gdzie powinno się rozwijać narciarstwo i kolejne miejsce to jest Olcza, gdzie też są plany na to, żeby wyciąg narciarski powstał. Bardzo dziękuję. W takim razie teraz pytanie do pana Łukasza. Stoper się nam zaciął, niestety, ale już się odciął. Więc zostańmy przy temacie infrastrukturalnym. Otóż
Zakopane cierpi na brak ścieżek rowerowych. Czy pan, panie Łukaszu, jako burmistrz będzie wspierał budowę ścieżek rowerowych i czy Zakopane, zakopiańskie ścieżki zostaną włączone do całego systemu ścieżek na Podhalu? Zdecydowanie tak. Ja uważam, że należy do sprawy podejść globalnie, może za duże słowo, ale przynajmniej lokalnie, bo to nie są tylko nasze ścieżki. Natomiast obserwujemy to od wielu lat, że ta infrastruktura wokół Zakopanego, rowerowa infrastruktura, rozwija się bardzo dynamicznie i jest na naprawdę wysokim poziomie. Kwestia tego, żeby Zakopane teraz do tej infrastruktury podłączyć, więc musimy na przykład, uważam, że doprowadzić, dobrze by było doprowadzić ścieżkę, która pewnie przez gminę Kościelisko, na pewno przez gminę Kościelisko do tego całego projektu, który prowadzi do Trzcieny nasypem rowerowym. Natomiast jeżeli chodzi, to mówię tak o regionalnym rozwoju turystyki rowerowej, natomiast jeżeli chodzi o u nas lokalnie, no jest wiele do poprawy. Na pewno musimy zacząć robić ścieżki rowerowe z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko malować je na chodnikach i myślę, że będziemy w tym kierunku działać. Bardzo dziękuję. Panie Rafale, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Do pani Agnieszki pytanie. Policyjne statystyki są bezlitosne już od lat. Gro zatrzymań, gro interwencji dotyczy naszych gości i tudzież mieszkańców, którzy nadużyli trunków wyskokowych. Dlaczego w Zakopanem nie ma do tej pory Izby Wytrzeźwień? Izba Wytrzeźwień to jest temat, który pojawiał się wielokrotnie, chociażby na komisji rodziny. Podkreślę, że nie jest to zadanie gminy, tylko zadanie powiatu, żebyście państwo mieli świadomość, że Zakopane nie jest miastem na prawach powiatu, nie jest to nasze zadanie, tylko powiatu. Niemniej jednak nie odżegnuję się od tego tematu, bo jest on bardzo poważny. Osoby pod wpływem alkoholu trafiają albo na policję, albo do szpitala, a niejednokrotnie w okresie zimowym do naszej noclegowni, więc nie jest to zbyt komfortowe. Sytuacja. Rozwiązaniem tego problemu w mojej ocenie jest stworzenie takiej izby wytrzeźwień, zresztą dobrze by było na wzór Krakowa, zdaje się na ulicy, nie wiem czy Wesołej, taka wesoła nazwa. Ulica Rozrywki. Rozrywki, dokładnie, na ulicy Rozrywki w Krakowie znajduje się taka profesjonalna izba wytrzeźwień i taka mogłaby się znaleźć, ale nie powiatowa, bo to też jest za duże zadanie. Ja myślę, że nawet międzypowiatowa. Nowy Targ Zakopany jest w stanie się porozumieć, aby taka izba wytrzeźwień powstała. Obiecuję, że tym tematem się zajmę. Dziękujemy pięknie. Do pana Łukasza pytanie dotyczące ludzi młodych. Co zrobić, żeby ludzie młodzi nie opuszczali Zakopanego, nie wyjeżdżali stąd na zawsze? Ewentualnie co zrobić, żeby ich tutaj do nas przyciągnąć? Pan ma, sam mówi, trójkę dzieci, czwarte w drodze. I jak by pan to widział? Czy tylko turystyka? Bo też ludzie młodzi często mówią, że to nie jest dla nich. Jeżeli chodzi o ludzi młodych w Zakopanem, no sami państwo obserwujecie odpływ wielkiej ilości ludzi młodych. Tak naprawdę wprost mówiąc, kto nie ma pensjonatu czy jakiegoś biznesu po rodzicach, stąd wyjeżdża. Byłoby dobrze to odwrócić, natomiast też sprawa nie jest prosta. Natomiast trzeba by wprowadzić kilka mechanizmów, które by to umożliwiały. Na przykład inkubator przedsiębiorczości, tak aby ci ludzie, którzy pracują na przykład zdalnie, mogli takie firmy sobie zakładać tutaj, mogliby te działalności prowadzić z Zakopanego. Ułatwić po prostu te działalności, jakiś ukłon z strony Urzędu Miasta w kierunku tych młodych ludzi, którzy chcą tutaj zostawać, czy nawet tutaj wracać, bądź nawet przeprowadzać się, bo pewnie też by trochę się takich znalazło, gdyż Zakopane jest atrakcyjne. Myślę, że całkiem miło jest pracować z laptopa mający widok na Giewont i pewnie marzenie nie jednego, trzeba to jak najbardziej umożliwić. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję uprzejmie. Wobec tego ja znowu wracam do pani Agnieszki. Otóż czy pani jako burmistrz planuje rozwój komunikacji miejskiej i jaki stosunek miasto pod pani rządami według pani powinno mieć do prywatnych przewoźników?
Absolutnie. Ten temat pojawiał się również w mojej kampanii. To jeden z punktów mojego programu. Rozwój komunikacji miejskiej. Zresztą rozwój komunikacji miejskiej to jest hit ostatniej kadencji. A do tego jeszcze karta mieszkańca, która pozwala Państwu poruszać się po mieście za darmo. To naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Komunikację miejską trzeba rozwijać. I to musi być komunikacja miejska ekologiczna, ponieważ na dzisiaj tylko do ekologicznych autobusów mamy dofinansowanie. Ulica Strążyska, dojazdy do szpitali, zjazd z Cyrli czy dojazd na Cyrle przez Chrubę, przez Gawlaki, dojazd na Gubałówkę. Ale na przykład dojazd na Gubałówkę czy z Cyrli przez Gawlaki tylko małymi busami. I tutaj w mojej ocenie należałoby się wesprzeć prywatnymi przedsiębiorcami, którzy wspomagaliby komunikację miejską. Na autobusy elektryczne wydaliśmy 11 milionów złotych, a dofinansowanie otrzymaliśmy 6 milionów złotych. Cały czas będziemy pozyskiwać środki na tego typu autobusy, bo tylko takie rozwiązanie ekologiczne jest odpowiednie dla naszego miasta. Dziękuję bardzo. Następne pytanie, jakie mamy do pana Łukasza, no to jest pytanie w stylu krótko piłka. Co z Sylwestrem? Nie. Ale... Mam nadzieję, że... Pan nie odwołał Sylwestra bardzo... w ogóle. Nie, nie, już wytłumaczę. Pan prosił o krótką piłkę, no to była krótka piłka. Natomiast, szanowni państwo, już to nieraz mówiłem, że nie ma Leszka Doroli, nie ma Jacka Kurskiego, więc pewnie nie ma Sylwestra marzeń. Natomiast jestem za tym, aby jakaś impreza była. No, ja sam doskonale pamiętam te czasy, że zabijaliśmy krupówki deskami i było dosyć niebezpiecznie. Ten tłum ludzi gdzieś po mieście się przemieszczał. Dlatego ja uważam, że jak najbardziej impreza powinna być, natomiast uważam, że o mniejszej skali i szczególnie promująca nasze zespoły, nasze wartości. Bardzo dziękuję. Tak, to była ostatnia seria. A proszę Państwa, ja chciałem bardzo serdecznie przywitać wszystkich tych Państwa, którzy oglądają nas w internecie. Nasza relacja idzie na żywo cały czas, obserwuje nas już w tej chwili bardzo dużo ludzi, ale może obserwować jeszcze więcej. Dlatego bardzo bym teraz prosił, żeby każdy z Państwa odpalił swojego Facebooka, dobrze? Na 3-4 odpalamy swojego Facebooka, wchodzimy na stronę Tygodnika Podhalańskiego, czyli Facebook Tygodnik Podhalański i tam jest taka ikonka udostępnij, dobrze? A my mamy tutaj podgląd i zaraz będziemy wiedzieć, kto udostępnił, a kto nie. Ja na końcu podam, kto nie udostępnił. Dobrze? Dobra, to bardzo serdecznie dziękujemy za to. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich internautów. Miło, że jesteście Państwo z nami. A teraz mamy taką, zanim zaczniemy pytania od Państwa, mam takie zadanie dla naszych miłych kandydatów. Otóż do Zakopanego przyjeżdża sporo obcokrajowców, prawda? W związku z tym chcielibyśmy, żeby nasi burmistrzowie potrafili porozumieć się w obcych językach. Dlatego chciałbym ich sprawdzić teraz, jeśli pozwolicie. Mianowicie chciałbym, żeby pani Agnieszka powiedziała w wybranym przez siebie języku, zachęciła turystę, którego spotkała na Krupówkach do tego, żeby wziął udział i przyjechał na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Z kolei pana Łukasza Filipowicza będę prosił o to, żeby spotkanemu turyście wytłumaczył, w jaki sposób dojechać do Morskiego Oka i co tam może zobaczyć. Kto z Państwa miałby ochotę zacząć? Pani Agnieszka może wybrać, kto zaczyna. Bardzo prosimy. To znaczy ja odpowiem tak, nie będę z Państwem się porozumiewała w żadnym języku obcym, ponieważ nie startuję do Parlamentu Europejskiego. Tłumaczy jest mnóstwo w okolicy, więc zawsze ich wynajmujemy. Nie ma powodu, abym się z mieszkańcami Zakopanego nie była w stanie porozumieć nawet po góralsku, więc dam sobie radę. Wiedziałam, że to pytanie padnie, dlatego podkreślam, to nie jest Parlament Europejski, tylko burmistrz Zakopanego. Ale w jaki sposób,
Czyli rozumiem, że, bo mówi pani, że wiedziała pani, że to pytanie padnie. My nie udzielaliśmy nikomu informacji o pytaniach. Powiedziałam, że spodziewałam się, może nie wiedziałam, spodziewałam. Okej, dobra. To teraz pan... Ktoś już mnie przepytywał, w ilu językach mówię, skoro pan Filipowicz jest tak świetnie wykształcony za granicą, dlatego spodziewałam się tego pytania. Dziękuję bardzo. W Polsce wykształcony. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Filipowicz, bardzo proszę. Słowem wstępu uważam, że burmistrz miasta turystycznego powinien się komunikować w jakimś języku, natomiast no nie zawsze są takie możliwości. Zapraszać na festiwal, czy jedziemy na Morskie Oko? Nie, no, na Morskie Oko. Gdzie znajduje się turysta? Powiedzmy, jesteśmy na Krupówkach. Trudno. So when you are on the Krupówki Street, you need to go directly to the bus station, then you can find a bus which is going directly to Morskie Oko. The cost of the ticket is most probably around 15 to 20 zloty. The ride will take you around half an hour, maybe 40 minutes when the traffic is, when there is a heavy traffic. In Morskie Oko, obviously, you need to walk there, so be prepared to have a good walk, have a good shoes and proper equipment. When you get to Morskie Oko, you will see the beautiful panoramic of the Tatra Mountains and the beautiful lake, which is amazing. Thank you very much. Dziękujemy. Proszę Państwa, oddaję głos teraz panu Pawłowi Pełce, naczelnemu Tygodnika Podhalańskiego, który ma serię pytań i wytłumaczy, skąd one pochodzą. Bardzo proszę. Ja najpierw chciałem powiedzieć, że bardzo cieszę się, że tyle osób przyszło i mam taką propozycję dla Państwa, czy Pani, czy Pan wygrają wybory, żebyście byli pierwszymi burmistrzami, którzy podobne spotkanie zorganizują nie w czasie kampanii wyborczej, a na przykład po roku Państwa rządów, że zaprosicie może tutaj, może gdzie indziej mieszkańców i będziecie odpowiadać na te pytania tak jak dzisiaj, bo myślę, że wszyscy mieszkańcy właśnie tego też oczekują, takiego kontaktu bezpośredniego, a nie przebywania tylko w urzędzie. Nie wiem, czy taką deklarację mogę od Państwa uzyskać, że takie spotkanie powiedzmy za rok mniej więcej odbędzie się. Pani Agnieszko? To jest świetny pomysł. Ja z przyjemnością odpowiadam na wszystkie pytania. Zresztą czas kampanii pozwolił na to, że miałam wiele spotkań z Państwem, z mieszkańcami. Odpowiadałam na mnóstwo pytań, słuchałam Państwa sugestii. Było dużo refleksji, było dużo przyjemnych rozmów, były też słowa krytyki, ale to był naprawdę bardzo, bardzo miły czas i deklaruję, że jeżeli zostanę burmistrzem, takie spotkania nieustannie będą się odbywały, nie tylko raz w roku, ponieważ mój gabinet będzie zawsze otwarty i jestem otwarta na dyskusję. Pan Łukasz? Ja oczywiście, naszym hasłem jest miasto przyjazne mieszkańcom, dlatego oczywiście że mieszkańcy gospodarzami miasta, więc my, ja jako burmistrz oraz cała, że tak powiem, zarząd, administracja miasta będzie dostępna dla mieszkańców w 100%. Jak najbardziej jednym z moich planów jest również powołanie takich społecznych ciał doradczych, społecznych grup doradczych przy burmistrzu, gdzie mieszkańcy będą mogli się wypowiadać, będą mogli nadawać kierunek polityce, strategii działania miasta. Oczywiście takie spotkanie jak najbardziej jestem również otwarty, żeby organizować dla szerszej publiczności w takiej formule jak dzisiaj. Oczywiście bardzo chętnie. No, najwyższy czas, żeby burmistrz wreszcie wyszedł do mieszkańców. Dziękuję bardzo. No to jesteśmy umówieni. Nie wiemy jeszcze, czy z panią Agnieszką, czy z panem Łukaszem. Ja bym jeszcze poszerzył tą naszą prośbę o kontakt z dziennikarzami, żeby byli dostępni. No również o to też mocno prosimy. A ja mam pytanie od internautów. Powiem szczerze, że internauci pewnie być może dlatego, że są trochę anonimowi, bywają złośliwi i trochę będzie złośliwości w tych pytaniach, ale i na takie złośliwe pytania burmistrz musi odpowiadać. Oczywiście może nie odpowiadać, ale z takimi pytaniami może się liczyć. Może najpierw pierwsze pytanie do pana Łukasza, już trochę o Sylwestrze Marzeń, którego jak pan zapowiada nie będzie, będzie jakiś inny Sylwester, ale mam pytanie, bo niedawno zrobił sobie pan zdjęcie z niejakim panem Kordianem Cieślikiem, wykonawcą Disco Polo. Czy to oznacza, że zamiast Zenona Martyniuka teraz będzie nam śpiewał pan Kordian Cieślik na tym Sylwestrze, który pan zorganizuje? Ja zawsze podziwiam spostrzegawczość naszych internautów.
I czas na szukanie tych wszystkich informacji. Oczywiście takie zdjęcie sobie zrobiłem, natomiast zdjęcie było zrobione podczas spaceru i spotkań z naszymi przedsiębiorcami. Akurat jedna z pań miała akcję promocyjną swojego butiku. No zapytali, czy zrobimy sobie zdjęcie, także to też nie jest jakieś, że tak powiem, znaczące, że wymieniamy pana Zenka na pana Akordiana, także absolutnie nie w tym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę disco polo, disco polo nie jest może moim ulubionym gatunkiem muzyki. Nie przeszkadza mi również, jeżeli ludzie by chcieli takie imprezy, ale może niekoniecznie w Sylwestra. Natomiast no byłbym bardziej, żebyśmy poszli bardziej w kierunku imprez, może trochę innych niż disco polo, bo mieliśmy tego dosyć dużo. Dziękuję bardzo. Teraz do pani Agnieszki pytanie o kontrowersyjną sprawę, która budziła dużo emocji przez 9 lat, to znaczy o tą uchwałę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pani odpowiadała za sprawy społeczne w Urzędzie Miasta. No i nie pamiętamy za bardzo pani wypowiedzi na ten temat. Dlaczego pani się nie wypowiadała publicznie, przynajmniej na sesjach? No i dlaczego pani środowisko blokowało tą uchwałę i dopiero na samym finiszu poparliście państwo tę uchwałę? Ciężko mi się wypowiadać za osoby, które głosują w Radzie Miasta i nie podniosły ręki za tą uchwałą. Jeżeli taka była ich decyzja, godzę się z tym. Natomiast ja nie byłam nigdy radną, proszę o tym pamiętać i to podkreślam. To ja nigdy nie głosowałam przeciwko tej uchwale. Miałam swoje zdanie na ten temat i mam je do dzisiaj. Osobom pokrzywdzonym przestępstwem, dzieciom, rodziną, dorosłym, kobietom, mężczyzną trzeba zawsze pomagać. W momencie, kiedy została podjęta uchwała przez Radę Miasta Zakopane, w sposób natychmiastowy zostały uruchomione zespoły interdyscyplinarne, w skład którego wchodzą fachowcy z różnych dziedzin, policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dyrektorzy szkół, pracownicy sądu, pracownicy policji. I te wszystkie osoby w sposób teraz już, mając wszystkie narzędzia w ręku, pomagają rodzinom. Ale to nie było tak, że nasze rodziny nie były zaopiekowane. Ja mam bardzo dużo empatii, więc zawsze starałam się wszystkim rodzinom, a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem pomagać. Ale nie sądzi Pani, że tego głosu Pani jednak zabrakło jako wiceburmistrza w czasie chociażby sesji? Przypomnę Państwu ostatnią komisję rodzinną, podczas której złożony projekt już wspólnie przez wszystkich radnych był dyskutowany w obecności pani minister rodziny. To ja byłam osobą, która powiedziała, że nie wyjdziemy z tej sali, dopóki ta uchwała nie zostanie w sposób zgodny dla wszystkich skonstruowana i podjęta tego samego dnia. Dość już tego, uchwała miała być podjęta, ponieważ rodziny zakopiańskie tego potrzebowały. Dziękujemy bardzo. Teraz do pana Łukasza pytanie, bo unika pan odpowiedzi na pytanie, kto będzie wiceburmistrzem jednym i drugim. Nie chce pan odkryć kart. Dlaczego pan unika odpowiedzi na to pytanie? I czy może pan teraz zadeklarować, kto będzie pełnić te funkcje i tak naprawdę powiedzieć, kto za panem stoi? Stoi za mną aktualnie nikt. Natomiast ogólnie to stoją za mną wyłącznie mieszkańcy miasta i mimo wielu spekulacji i różnych, że tak powiem, plotek i dezinformacji, nie ma za mną ani wielkich sponsorów, ani jakichś biznesmenów, także my robimy swoją pracę, finansujemy się sami, o czym wielokrotnie mówiłem. Co do wiceburmistrzów, nie zdradzę nazwisk, bo od samego początku mówię, że nie handlujemy tutaj stołkami i chcemy zmienić właśnie ten tok myślenia. Od wielu lat było tak, że zawsze tymi stołkami się handlowało i na tym polegały wszystkie wybory, więc ja się cieszę, że możemy to pokazać troszkę inny system, prowadzić nową jakość. Także dzisiaj Państwu również nie zdradzę nazwisk, bo sam ich nie znam na ten moment. Tajemnicą nie jest, że jest kilka osób. No mogą państwo wyjść, natomiast no, wiceburmistrzów nie ma. Ja wiem, że państwo macie wszystko ustalone od dnia pierwszego kampanii. My robimy nieco inaczej. Dziękujemy bardzo.
Teraz kolejne pytanie do pani Agnieszki, bo chyba wszyscy widzieliśmy, że w drugiej części kampanii wyborczej zmieniła pani troszkę tę kampanię, ociepliła pani wizerunek, starała się przedstawić rodzinę. I takie pytanie jeden z internautów zadaje, kiedy wróci pani do swojego poprzedniego wizerunku, czy o 21 w niedzielę, czy to troszkę dłużej potrwa? Też mam ogromny dystans do siebie, także proszę Państwa, w pierwszej części kampanii chciałam Państwu w sposób zdecydowany przedstawić program, bo to jest najważniejsze, jeżeli startuje się na stanowisko burmistrza miasta. Trzeba mieć przemyślany program, wiedzieć jak go zrealizować i z jakich środków to zrobić. Druga część kampanii, druga tura, to rzeczywiście czas, kiedy chciałam, żebyście Państwo lepiej mnie poznali, dlatego że w urzędzie nigdy nie ma czasu na to, żeby rozmawiać o sprawach związanych z rodziną, o sprawach związanych z przyjaciółmi, z hobby. A ta druga część kampanii, kiedy już te sprawy merytoryczne zostały poruszone, postanowiłam, że będzie poświęcona właśnie temu aspektowi, czyli poznania mnie bliżej, że nie jestem osobą niedostępną, że jestem mamą, babcią, mam dom, kochającą rodzinę i że tak samo mocno jak swoją rodzinę kocham Zakopane. Czy ja mogę? Dziękujemy bardzo. Na polemikę może przyjdzie później czas, także na razie. Jeszcze po kolejnym pytaniu od internautów, kwestie będą trochę podobne do pana Łukasza. Pytanie jest takie, czy pana zapowiedzi walki z patodeweloperką są szczere? Wszak radny z pana komitetu wyborczego wspierał dewelopera z ulicy Witkiewicza. Czy w swoich szeregach będzie pan tępił lobbujących na rzecz deweloperów? I jako wiceprzewodniczący rady przez 5 lat, jako radny miał pan też wpływ na plany zagospodarowania przestrzennego. Jakie pan wtedy inicjatywy podjął, żeby tą deweloperkę zatrzymać? Ile tych inicjatyw było? Tutaj akurat muszę zaprotestować, bo radny z naszego komitetu, znaczy radny z naszego klubu nie wspierał tej deweloperki. To są też takie troszkę błędne informacje. Wręcz przeciwnie, nasz klub zawsze był jedynym klubem w Radzie, który faktycznie podejmował działania antydeweloperskie i to nie takie rozmydlone i iluzoryczne na pokaz, tylko prawdziwe, jak na przykład te zmiany, które zostały wprowadzone na równi Krupowej. Natomiast jakie inicjatywy, gdy był pan radnym, podjął pan, żeby przepraszam, właśnie, dobrze, deweloperką walczyć? Druga część pytania mi wypada, bardzo przepraszam. Jak działaliśmy w Radzie, słyszeliśmy cały czas, że będziemy robić studium. To był 2014 rok, musimy zrobić studium. Cały czas to słyszałem, mamy rok 2024, tego studium dalej nie mamy. Teraz już nas ustawa zmusza do tego, aby zrobić plan ogólny. Jakie działania? Ja cały czas czekałem, aż my zaczniemy robić te plany. Tych planów po prostu nie robiliśmy. Do dzisiaj nikt tego nie widział. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I pytanie do pani Agnieszki też również o deweloperkę, bo pani chce zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta. Walczyła pani nawet w sądzie z jednym z deweloperów, ale za czasów pani rządów i pana Leszka Doruli była taka sytuacja na ulicy Makuszyńskiego, gdzie miasto sprzedało grunt. Wiedzieliście państwo, że kupi go deweloper. Ten deweloper wybudował teraz budynek. No i pytanie od internauty, ile takich miejskich działek deweloperom zamierza pani sprzedać, jeśli zostanie pani burmistrzem? Po pierwsze chcę powiedzieć, że jestem przeciwna zabudowie deweloperskiej wielkokubaturowej. Absolutnie jestem przeciwna. Uważam, że trzeba podjąć kroki, drastyczne kroki, żeby zmienić plany miejscowe, nawet jeżeli narażamy miasto na płacenie odszkodowań. Trzeba ponieść te koszty, żeby deweloperzy tak drastycznie nie wchodzili na ulice naszego miasta. Niewielką mam wiedzę na temat sprzedaży tej działki, ponieważ będąc wiceburmistrzem nie za wszystkie tematy odpowiadałam. Miałam wąską działkę, za którą odpowiadałam. Niemniej powiem o tej działce na Makuszyńskiego, że została ona sprzedana, ale z zapisami takimi, które ograniczyły deweloperowi ilość kondygnacji. Zdaje się 3 i 1 w dachu, jeżeli dobrze pamiętam. Proszę przyjść zobaczyć, jak to wygląda. Dużo więcej, tak? Ale plan pozwalał, z tego co wiem, na więcej. Nie, mniej.
nie zamierzam sprzedawać działek miejskich, bo też było takie pytanie, pod zabudowę deweloperską. Absolutnie nie. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że miło już było, ale tego nie powiem. Natomiast mam taki pomysł, który myślę jest ciekawy. Otóż chciałbym teraz, żebyście sobie Państwo nawzajem pozadawali pytania, po dwa, ale nie takie milutkie, tylko no, krótko mówiąc, żebyście to ostro zaatakowali, tak żeby się żeby miał problem. Ja rozumiem, panie Łukaszu, że ma pan kobietę koło siebie, ale proszę patrzeć w tej chwili na że jest to kontrkandydat, pani Agnieszka też. Proszę, żadnej litości teraz dla pana Łukasza. Po dwa pytania. Prosimy bardzo. Zaczyna kto? Pani Agnieszka czy pan Łukasz? Dobra, pani Agnieszka, proszę bardzo. Jeżeli zostanie pan burmistrzem, na pana miejsce radnym zostanie syn inwestora, który chce wybudować dużą nieruchomość, która zasłoni ostatni widok z Krupówek na Giewont. Czy pan umożliwi tę budowę? Proszę to skomentować, skoro jest pan przeciwnikiem tak bardzo deweloperki. I to są właśnie fałszywe informacje, gdyż rozmawiałem o tym z panem inwestorem, nazwijmy to. Państwo dokuczacie całą swoją mocą tym inwestorom, bo nie jest to inwestor wasz preferowany. Natomiast tam nie będzie dużej galerii handlowej, to są informacje fałszywe i to jest zwykła manipulacja. Natomiast no, jeżeli zostanie radnym, no to już pozostawiam też to jego sumieniu, natomiast no, wiem, że taką inwestycję planują. Plany, jeżeli dopuszczają, no to pewne rzeczy można realizować i czy ja zostanę burmistrzem, czy pani, my od wielu rzeczy nie uciekniemy, bo plany są jakie są. Natomiast państwo dalej robicie plan ogólny i wprowadzacie takie zmiany, że deweloperki kolejne będą powstawać, jakby chociaż droga do Walczaków 42, którą tak ochoczo umożliwiliście. Teraz pan Łukasz zadaje pytanie pani Agnieszce. Prosimy bardzo. Ja mam takie pytanko właśnie, czy prawdą jest, że kupiliście państwo płaszcze po kilka tysięcy złotych za sztukę dla wielu urzędników wysokiego szczebla, za co zapłaciło Zakopiańskie Centrum Kultury bądź Urząd Miasta, tego nie wiem, bo państwo nie chcecie udostępnić danych. Czy prawdą jest również, czy kupowała pani inne części garderoby, tudzież inne usługi, na przykład kosmetyczne, czy buty za pieniądze Zakopiańskiego Centrum Kultury lub Urzędu Miasta, lub każdej innej jednostki podległej? Tak jest, oczywiście. Kupowaliśmy odzież służbową i odzież reprezentacyjną. To prawo nam na to pozwala. Kupowaliśmy płaszcze, dokładnie o te płaszcze, które pan pyta, zostały kupione, otrzymali je osoby, które reprezentują miasto, burmistrzowie miasta, dyrektorzy instytucji, naczelnicy, osoby, które pracują w terenie, pracują zimą przy Pucharze Zakopanego, 12-godzinnym maratonie i tak jak powiedziałam, reprezentują miasto na zewnątrz. Nie jest to nic innego niż chociażby kurtki, które otrzymaliśmy od TZN-u podczas skoków narciarskich, przepraszam, TZN nam wtedy podarował takie kurtki. To jest normalna rzecz i nie mówię, że tak się nie stało. Oczywiście te kurtki zostały zakupione, kupowane były również kamizelki, kupowane były logowane koszulki, jeżeli chcielibyście państwo mieć jeszcze szerszą informację, ponieważ do różnych imprez takie rzeczy kupowaliśmy. Czy możemy doprecyzować, ile płaszczy, ile jest cena za sztukę takiego płaszcza i czy był obrędowany znakiem Zakopane, jeżeli możemy? Panie Łukaszu, nie. Teraz pani Agnieszka zadaje pytanie panu Łukaszowi. Ponieważ wiem o tym, że jest pan zwolennikiem gigantycznej obwodnicy Zakopanego. Proszę powiedzieć dokładnie, co pan myśli na temat tej inwestycji. Będzie czas na państwa. Nie wiem, czy
Zwolennikiem obwodnicy Zakopanego chyba są wszyscy, którzy widzą problem komunikacji w naszym mieście, komunikacji samochodowej. Natomiast rozumiem, że jest to dla pani trudny temat, gdyż akurat przez pani działkę przebiega ta obwodnica i dlatego pewnie się jeszcze nie wydarzyła. Rozumiem, natomiast będziemy pracować nad tym, żeby ta obwodnica oczywiście powstała, czyli ona będzie gigantyczna. Budujemy gigantyczne zjazdy jak na autostradzie A1 w Kuźnicach. Czy taka obwodnica będzie się czymś różnić? Proponuję jeszcze po jednym pytaniu w takim razie, bo widzę, że jest ciekawie. Pani Agnieszka pyta pana, przepraszam, kto teraz? Teraz pan Łukasz pyta panią Agnieszkę. Więc tak. Chciałbym zapytać, jak to jest możliwe, że pani pracownik, czyli naczelnik wydziału jest złapana, została pod wpływem dzisiejszy artykuł w gazecie, co tu dużo mówić, pewnie część z państwa ta gazeta widziała. Nazywa się Tygodnik Podhalański. W gazecie Tygodnik Podhalański, tak, oczywiście nie. Jak to jest, że ludzie wiedzą, media wiedzą, wszyscy wiedzą, państwo nie wiedzą? Więc chciałbym zapytać, jak wygląda, może jest kłopot jakiś z przepływem informacji w urzędzie i dlaczego tak się dzieje, że państwo nic nie wiedzą. Ale to jest bardzo poważny temat i rzeczywiście pierwsza strona dzisiejszego Tygodnika Podhalańskiego, gdy robiłam przegląd prasy, od razu dowiedziałam się, jaka jest prawda, zadzwoniłam do Urzędu Miasta. I okazuje się, że pani naczelnik, to nie jest pani z mojego pionu, więc nie mogę na ten temat zbyt wiele powiedzieć, ale jest na zwolnieniu lekarskim, nie ma jej teraz w pracy. Rzeczywiście, jeżeli ma taki wyrok, do nas taka informacja do Urzędu Miasta nie trafiła. Urząd nie ma obowiązku w trakcie pracy pracowników sprawdzać ich kwestii związanych z wyrokami. Taki wyrok powinien wpłynąć do Urzędu Miasta. Na pewno, kiedy taką wiedzę burmistrz będzie posiadał, to wyciągnie odpowiednie konsekwencje. Jak nie mamy takiej wiedzy, to ciężko coś z tym tematem zrobić. Ja dostałam taką odpowiedź dzisiaj z Wydziału Organizacyjnego. Zupełnie nie wiedziałam o tym, że ta pani ma taki problem. Jest na zwolnieniu lekarskim. Bardzo dziękuję. Czyli mamy jeszcze jedno pytanie, czy już koniec? Były dwa, koniec, dobra. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja w tej chwili poproszę, rozglądam się za moimi koleżankami, które mają pudełka, do których zbierały pytania od państwa, którzy wchodzili na salę. Beata Momot i Agnieszka Novelli. Dobrze, bardzo dziękuję. Słuchajcie państwo, tutaj mamy pytania do was, które zbieraliśmy przy wejściu. Połóżmy sobie tutaj i mamy taką propozycję, żeby jedno pytanie z sali, jedno pytanie z pudełeczka, przepraszam, będziemy losować, prawda, bo na pewno nie damy rady zadać wszystkich pytań, bo widzę, że pudełka są pełne. Proponuję, żebyśmy zaczęli od pytania. Ja będę oczywiście, będę wybierał i jeśli się okaże, że w pytaniu jest jakieś słowo, które o tej porze nie może paść. W związku z tym wtedy oczywiście będę tego pytania nie zadawał. Pytanie do pana Łukasza Filipowicza ze skrzyneczki wyciągam, dobrze? Jest bardzo niewyraźnie napisane. Może ja dam panu, panie Łukaszu, będzie panu łatwiej przeczytać. Sprawa grafologiem nie jest. A już wiem, gratyfikacji złotych grodów, tak? Godów, dobra, o, dobra, propozycja, dobrze, tak, dobrze, dobrze. Dobra. Basia moja kochana. Propozycja, autora poproszę o to, co jest w nawiasie. Co jest w nawiasie? Propozycja. Propozycja i coś tam dalej. Jeżeli chodzi, to ja może odpowiem. Co z tym tematem? Panie redaktorze, bo już chyba znam pytanie. Już. W sensie takim, że... A, tak. Tak. Okej. Wszystko jasne. Nie, jedno. Na karteczce mam jedno. Jedno jest pytanie. Pan Łukasz odpowiada.
Znaczy, no na pewno taki program będzie kontynuowany. Trzeba tych ludzi oczywiście docenić. Jak najbardziej jestem za tym. Ja jestem w ogóle za tym, aby powołać, tak jak Państwu mówiłem, różne takie grupy doradcze przy burmistrzu, czy to będzie Rada Pożytku Publicznego, jakkolwiek to nazwiemy, żeby również seniorzy uczestniczyli w takim, że powiem, życiu administracji. Więc myślę, że takich tematów będzie więcej, nie tylko gratyfikacja związana ze złotymi godami, bo niektórzy wytrzymują jeszcze dłużej. A niebawem Zakopane będzie złotym grodem, więc wszystko gra. Okej, słuchajcie, to teraz dla pytania ze skrzyneczki. Losujemy do pani Agnieszki. Dobra, może teraz łatwiej mi pójdzie. Czemu nie protestowała pani, jak pan Dorula wydawał WZ-kę na apartamentowiec na ulicy Droga do Walczaków? Zwłaszcza, że w okolicy są same domki jednorodzinne. Nie jest to w zakresie moich kompetencji. Nie mogłam protestować nad tematem, który procedował mój szef. No wybaczcie państwo, no to nie jest, to nie było w zakresie moich kompetencji i nie mogłam protestować w takich sprawach, bo nawet nie byłam o tym informowana, ponieważ to nie był mój pion. Bardzo dziękujemy. To teraz przechodzimy do pytań od państwa. Będziemy wracać do skrzynek. Teraz seria pytań, czyli dwa pytania. Pani już miała pytanie swoje, proszę bardzo. To teraz kto ma ochotę? Proszę, Paweł będzie podawał mikrofon. Proszę bardzo. Pytanie, jeszcze jedna uwaga, pozwoli pani. Pytanie powinno być króciutkie, jedną sekundkę jeszcze. Pytanie powinno być króciutkie. Bardzo proszę go nie rozwijać, bo widzę, że wiele osób chce zadać pytanie, więc krótkie pytanie, proszę bardzo. Wobec prawa polskiego jest pan magistrem? Dobrze, dziękujemy bardzo. Mikrofon leci dalej. Kto teraz? Jest pan magistrem wobec polskiego prawa. No, gdzie uczelnia? Staram się nie przerywać. Oczywiście, że tak. Może pani sobie zajrzeć na stronę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Ja pani wszystkie moje dyplomy mogę skserować. Mogę nawet pani w ramce zrobić to, pan wieści sobie pani na ścianie, bo całą kampanię zajmuje się pani moją edukacją, więc ja jestem otwarty, zapraszam. Dobrze, teraz kto z sali następny? Bardzo proszę. Grzegorz Juśkiewicz, radny miasta Zakopane. Mam pytanie do pani Agnieszki Nowak-Gąsienicy. Pani Agnieszko, na stronie Urzędu Miasta widnieje taka informacja, że była pani prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Spoglądając w zapisy KRS-u, są tam rzeczywiście trzy nazwiska prezesów, ale pani nazwiska tam nie ma. I to jest z kategorii wiarygodność. Bardzo proszę o odpowiedź. Jest na sali pani dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących i pełniłam tam funkcję prezesa. Zastąpiła mnie później pani Beata Karp. A dlaczego nie ma na stronie, tego nie widzę, więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Byłam prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Z tamtego środowiska się wywodzę. Dziękujemy bardzo. A teraz wracamy do pudełeczka. Pytanie do pana Łukasza. Losujemy. Bierzemy pierwsze z brzegu. O, ktoś się przygotował, drukowane. Bardzo dziękuję. Czy dostrzega pan potrzebę podjęcia prac nad uaktualnieniem programu polityki senioralnej dla zakopiańskich seniorów, których z roku na rok proporcjonalnie przybywa? No niestety, to prawda. Seniorzy mnie atakują strasznie dzisiaj. Dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak najbardziej jestem za tym, aby politykę senioralną w naszym mieście troszkę poprawić. Tak jak państwu, no powtórzę się niestety, ale tak jak mówiłem, ja bym chciał taką przy burmistrzu stworzyć taką radę, żeby właśnie seniorzy mogli kształtować. Być może jest, natomiast no jak działa, tak działa, że tych pytań mamy mnóstwo. Natomiast no musimy się wspólnie zastanowić, co zrobić. Jest wiele ciekawych pomysłów, bo nawet w trakcie kampanii rozmawiałem wielokrotnie z seniorami i od takich drobnych rzeczy jak abonamenty parkingowe, różne rzeczy dla seniorów można tworzyć. Także ja jestem jak najbardziej otwarty na taką współpracę i bardzo otwarty na sugestie i będziemy, myślę, wspólnie tworzyć taką politykę. Bardzo dziękujemy. Wracam do skrzynki dla pani Agnieszki.
Cenzura? Jak to? Normalne. Czy upokarzanie osób o niższym statusie społecznym jest dla pani czymś naturalnym, czy chwilową zagrywką wyborczą? Plotki o możliwych zwolnieniach po wygranej kontrkandydata. Nie rozumiem tego pytania. Ja w ogóle nie... Jeszcze raz, proszę. Dobrze. Jeszcze raz. Czy upokarzanie osób o niższym statusie społecznym jest dla pani czymś naturalnym, czy chwilową zagrywką wyborczą? Jest autor, to może wyjaśni, o co mu chodzi. Jeśli nie, autor ma prawo do anonimowości. Może pierwsza część pytania, tak? Tak, to jest to. Mhm. Może pierwsza część pytania. Tak, bardzo proszę. Nie, nigdy nie upokarzam ludzi. Jestem bardzo komunikatywną osobą i ci, którzy mnie poznali, wiedzą, że jestem osobą bardzo empatyczną, wrażliwą i otwartą na drugiego człowieka. Sprawy społeczne to były sprawy, które były najważniejsze w mojej pracy. Słowo upokarzanie kogokolwiek to jest po prostu słowo, które mnie boli od razu. Nie wiem, skąd w ogóle taki pomysł zadania takiego pytania. Upokarzać nie powinien nikt nikogo i nigdy. Ja jestem za tym, żeby traktować się w sposób godny, szanować drugiego człowieka bez względu na to, ile ma lat, jaki ma status społeczny, jaką ma płeć, jaki ma kolor skóry, jaką wyznaje religię. Nie ma to dla mnie znaczenia. Ja szanuję drugiego człowieka. Bardzo dziękujemy, Paweł. Wracamy do państwa. Z tyłu mamy, pani trzyma rękę od dawna. Spróbujmy jej jakoś tam dostarczyć mikrofon. Tak, rząd, o właśnie, może tak pójdzie łatwiej. Proszę podać. Ja nie mam pytania, ponieważ zostałam tutaj wymieniona, to chciałam tylko panu Grzegorzowi wyjaśnić, że pani Agnieszka Nowak-Gąsienica nie istnieje w Krajowym Rejestrze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ponieważ była prezesem samodzielnego koła terenowego nr 67 w Zakopanem. Nie była prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego, więc trudno, żeby tam była w KRS-ie. Na 100% jest w KRS-ie samodzielnego koła terenowego. Dziękujemy bardzo. Jeśli ktoś po drodze chce zadać pytanie, jak ten przemierza mikrofon, to bardzo prosimy. Proszę bardzo. No już trudno. I znowu ja. Ale jeszcze do pani nie dotarło, ale dotrze. Proszę się nie martwić, obiecuję. Dzień dobry, Patrycja Szymańska. Ja chciałam zadać pytanie, bo na pani stronie widziałam wpis, że pod pani kuratelą jakby jest Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Tak. Wobec tego mam pytanie, jak to się stało, że Miejski Konserwator Zabytków nie zrobił nic ze spaloną zabytkową willą w dzielnicy przy ulicy Tuwima? No, chodzi mi o to, że pani jakby nadzoruje to biuro, a konserwator nic z tym nie zrobił. Zakopiański deweloper spalił tą willę. Na ulicy Tuwima? Tak, Rozami. Tuwima. O, pani mówi o Rozami? Tak. O Rozami. Tak. Proszę pani, to jest temat, o który pytał mnie już dzisiaj pan redaktor. To jest kwestia związana z procesem, który miałam. To był proces, to prawda, o pomówienia. Pani Natalia Skiepko była osobą, która pełniła funkcję konserwatora wówczas i nie można powiedzieć, że nie zrobiła nic w tej kwestii. Zrobiłyśmy razem bardzo dużo. To był bardzo trudny przeciwnik. 7 lat byłam w sądzie z tym panem. Wyrok został warunkowo umorzony, natomiast takie sytuacje są nieprzewidywalne. Pani Natalia w zaawansowanej ciąży wchodziła na teren tych nieruchomości po to, żeby bronić ich przed naprawdę, proszę się nie dziwić, ale to była tak trudna sytuacja wtedy z tą nieruchomością i robiłyśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby powstrzymać tego dewelopera. Uzgodnienia później, które pani Natalia temu deweloperowi pozwoliła później na rozbudowę, są mniejsze od tych, które on na początku planował. Dziękujemy. Naprawdę zrobiłyśmy z tą nieruchomością wszystko. Dziękujemy. Jest Paweł, daj pani, bo obiecaliśmy.
Króciutko pytamy. Króciutko pytamy. Ja nazywam się Barbara Poje-Komenda, jestem przewodniczącą Rady Seniorów przy Urzędzie Miasta. Chciałam państwu powiedzieć, że... Nie. Nie, chciałam pytanie. Chcę zadać, tylko ten wstęp, ono go wyjaśnia. Zakopane jest miejscem, gdzie mieszka najwięcej seniorów. Ja z Urząd Statystyczny mi podał, że 4058 to jest młodych ludzi, seniorów natomiast jest 6866. I teraz ci seniorzy nie są zaopiekowani, powiem, w ogóle. I pytanie. Czy może powstać w końcu w Zakopanem do pani Agnieszki, czy może w Zakopanem dom dziennej opieki dla seniorów, ponieważ nie są tylko seniorzy, którzy chodzą, przychodzą na wykłady, którzy mogą chodzić sobie na języki. Dziękujemy bardzo. Są tacy, którym trzeba pomóc. Zgadza się. Dziękuję. Bardzo prosimy, pani Agnieszka. Uniwersytet Trzeciego Wieku to jest prężnie działające ale stowarzyszenie. Ale to jest dla zdrowych. To jest dla zdrowych, oczywiście. Natomiast kończymy budowę naszego domu, czyli centrum wsparcia dla seniorów, którzy rzeczywiście mają problem zdrowotny, dla osób z Alzheimerem, dla osób, które mają problemy z poruszaniem. To jest miejsce, w którym będą rehabilitanci, w którym będą psycholodzy, w którym będą osoby, które będą zajmowały się tymi osobami starszymi, schorowanymi, a przy tym ich rodziny będą mogły na kilka godzin w ciągu dnia tych swoich dziadków, babcie, mamę, tatę pozostawić, a tym samym pójść do pracy, na zakupy, bądź po prostu chwileczkę odpocząć. Nasz dom już jest na ukończeniu, już jest wyposażany, zdobyliśmy na to środki zewnętrzne, ulica Kościelna, naprawdę bardzo ładnie prezentujący się, dobrze wyposażone miejsce dla osób takich, które same na zajęcia nie dojdą. Dziękujemy bardzo. Pan Łukasz Filipowicz, karteczka z pudełka. Zakopane zostało bez placu targowego. Każde miasto powinno mieć targowisko. Czy kandydat zrobi, aby takie miejsce powstało? Zdecydowanie tak. Już park, targ maślany tak zwany, powinniśmy mieć już dawno. Mamy go tylko chyba w papierach, a rolnicy handlują na gruzie pod marketem budowlanym, co jest niedopuszczalne. Zdecydowanie taki ryneczek musimy zrobić, bo są takie oczekiwania. Zresztą ja sam jestem wielkim zwolennikiem takich inicjatyw. Wyciągnąłem zupełnie przez przypadek identyczne pytanie do pani Agnieszki. Powiem szczerze, że mieszkając na ulicy Szkolnej, a obok mam taką działkę miejską koło mojego domu, gdzie Tesco wywozi śnieg i z ulic, jest to bardzo uciążliwe, zawsze marzyłam o tym, żeby tam powstał taki ryneczek. Trochę egoistycznie, ale trochę też z myślą o państwa potrzebach. Dużo miejsca, wygodnie, a to wszystko, co rolnicy przygotowują dla nas, to nie jest to samo, co kupimy w markecie, ekologiczne. Takie rzeczy lubię, więc propozycja chociażby tego miejsca jest do rozważenia, ale są również inne. Naprawdę marzę o tym, żeby tam był rynek. Mamy pana tam z tyłu. Mamy panią najpierw, dobrze, a potem do pana z tyłu. Dobra. Działa? Cześć Łukasz, ja mam do ciebie pytanie, bo chodzi mi o przyszłość Zakopanego i chciałabym wiedzieć, jak ma nasz, mówię, może powiat tatrzański reklamować dalej gdzieś za granicą, żebyśmy mieli więcej turystów, bo niestety jest język coraz mniej. Dziękuję bardzo, panie Łukaszu. Czy to będą reklamy w innych telewizjach, czy w Eurosporcie, czy gdzieś tak jak inne regiony górskie się reklamują? Przepraszam. No niestety, jeżeli chodzi o rynek turystyczny, to myślę, że każdy z państwa obserwuje takie drobne załamanie już tej wiosny. Myślę, że to będzie dalej szło w tą stronę. Natomiast ja widzę bardzo dużą szansę w tych rynkach, które zaczęły nas odwiedzać od czasów wojny. Zobaczcie państwo, turyści z Litwy, z Czech, ze Słowacji, z Węgier bardzo dużo. No, pokrótce mówiąc, można ująć, że z krajów ościennych i myślę, że najwyższy czas, aby nawiązać współpracę z tymi krajami i w tych krajach rozpocząć promocję. Oczywiście ja jestem zwolennikiem najtańszej metody promocji, a najbardziej skutecznej, czyli media społecznościowe, czego my na ten moment w zasadzie w Zakopanem nie robimy, a powinniśmy i to będzie obowiązek. Dziękuję bardzo. Jest pytanie teraz od pani, bardzo proszę. Panie Łukaszu, ja mam takie pytanie. Z tego, co się orientuję, większą część przebywałam w Hiszpanii. Jak pan widzi zarządzanie miastem
dużą ilością miesięcy poza terenem Zakopanego. Ale że ja przebywam w Hiszpanii? Tak. A kiedy? No takie są ogólne doniesienia. To nie jest z palca. Jadę, nie ma sprawy, oczywiście. No byłem w Hiszpanii, nie ukrywam, byłem, tak. Jeżdżę z dziećmi na wakacje, natomiast jeżeli... A tylko na wakacje, bo tydzień... z tego co wiem, to jest to kilka miesięcy w roku. Skąd pani wie? Nieważne, proszę. Ja bym bardzo chciał, nie ma sprawy, natomiast... Ja chcę słyszeć odpowiedź od pana Łukasza. Już pani odpowiadam. Chętnie, no nie wiem ile tak. To jest czasu, dłuższy czas w roku, podejrzewam, że powyżej 180 dni, więc mogę jechać jak... Zgadza się, ja też. Ale poważnie, panie Łukaszu, poważnie, bo... Nie, poważnie odpowiadam. Ja też jestem emigrantą. Ja wiem, skąd się wzięły te insynuacje i to tam środowisko Komitetu Konkurencyjnego, tak. Konkurencyjnego Komitetu próbuję wykorzystać, bo przegrzebali mojego Facebooka 20 lat do tyłu. No niestety, Facebook znaleźli, jest taki, że go można przegrzebać. Bardzo panią prosimy, bardzo panią prosimy o niepolemizowanie, tak, dobrze? Tak, słucham. Proszę uprzejmie usiąść, dobrze, i oddać mikrofon. Tak. No już pani odpowiadam, bo pani cały czas nie dopuszczała mnie do głosu. Oczywiście, że tak, jeździmy z dziećmi na wakacje w różne miejsca. Byliśmy w Hiszpanii kilka razy, natomiast to były pobyty no takie standardowe, tydzień, dwa maksymalnie. Raz nam się zdarzył pobyt nieco dłuższy. Natomiast te wszystkie insynuacje wzięły się z tego, że miałem takie marzenie, żeby swoje dzieci wysłać do przedszkola językowego do Hiszpanii i napisałem kiedyś post na Facebooku, także no trzeba uważać, co się pisze na Facebooku. Z przedszkola nic nie wyszło, na wakacje może też pojadę, może do Hiszpanii, ale nie wiem, na pewno nie na pół roku. Bardzo dziękujemy. Jest kolejne pytanie. Proszę tam podać mikrofon panu, dobrze? Do tyłu. Dzień dobry. Do pani Agnieszki mam pytanie takie. Pani Agnieszko, ile wydaliśmy pieniążków na namiot festiwalowy i czy za te pieniążki nie byłoby nas stać pobudować z prawdziwego zdarzenia Centrum Kultury w Zakopanem? Czy tylko musimy na jakieś imprezy jeździć, na przykład do Nowego Targu? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka odpowiada. Już od kilku lat nie ma namiotu, tylko jest scena i zadaszenie dla publiczności, ponieważ rzeczywiście ta huściana izba była i kosztowała bardzo dużo. Natomiast w moim programie, jak Państwo zauważyliście, jest wpisana budowa sali wielofunkcyjnej. Ta sala rozwiąże wiele problemów związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych na terenie naszego miasta. Wiem, w którym miejscu można by ją wybudować, ponieważ nasza dobrze działająca spółka Polskie Teatry ma taki teren, gdzie moglibyśmy taką salę wielofunkcyjną postawić. I to nie ma być sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia, bo Zakopane nie musi mieć NOSPR-u, wystarczy, że będzie to sala wielofunkcyjna. I tam rzeczywiście mogą się odbywać zajęcia dla dzieci, warsztaty, coś na zasadzie Domu Kultury, ale po pierwsze powinna tam się znaleźć porządna scena z dobrym nagłośnieniem, scena do wykorzystania na różnorodne wydarzenia. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie z sali. Dzień dobry. Ja chciałam zadać pytanie odnośnie stadionu na Orkana. Dlaczego zostało wydane tyle pieniędzy na stadion na Orkana, żeby po prostu zniszczyć taką jakby perełkę naszą, gdzie to powinno być oczkiem w głowie państwa, prawda? Po to, żeby wybudować mniejszy stadion lekkoatletyczny. Dla kogo i po co? Bo nie wiem. Rozumiem, ja się wychowałam mnie, tak? Na tym stadionie, chodziłam do tej szkoły. Można było, moim zdaniem, nie znam się, zrobić jakąś rewitalizację, odnowić trybuny, zrobić... Ale po co niszczyć tak piękne miejsce i jakie miasto ma taki stadion, jaki myśmy mieli, a teraz wygląda to, jak wygląda. To naprawdę jest straszne. To jest pytanie do pani... Do mnie, tak. Do pani Agnieszki, proszę bardzo. Też wychowałam się na tym stadionie, chodziłam do szkoły podstawowej numer 1 i nie uważam, że ten stadion już był piękny, on nie był piękny, widocznie mamy inne poczucie estetyki, on wymagał rewitalizacji. Natomiast zapis dotyczący darowizny tego terenu wybrzmiewa jednoznacznie. Tam ma być stadion, który służy dzieciom i młodzieży. Zadanie miasta to jest sport dzieci i młodzieży. Ten stadion, który powstanie na ulicy Orkana, to jest stadion wielofunkcyjny i stadion piłkarski,
i lekkoatletyczny, aby dzieci z zakopiańskich szkół realizowały tam podstawę programową, czyli zajęcia z wychowania fizycznego i będą to mogły tam robić. My jak używałyśmy, korzystałyśmy z tego stadionu, pamięta pani, była i było miejsce do biegania, potem tam był tor łyżwiarski zimą, naprawdę było to boisko wielofunkcyjne i takowe ono teraz zostanie. Natomiast stadion pełnowymiarowy, piłkarski, absolutnie musi zostać wybudowany, ponieważ na terenie naszego miasta działają duże kluby piłkarskie i one tego po prostu potrzebują. Dziękujemy bardzo. Ja chciałem tylko jedną rzecz jeszcze jedną chwileczkę naprawić. Otóż to nasze dzisiejsze spotkanie cały czas obserwuje wydawca tygodnika Przełom z Chrzanowa i Trzebini. Sprawdza, czy my tu jesteśmy transparentni, czy tutaj nie kombinujemy. Ala Molenda, dzień dobry. Bardzo dziękujemy, że przyjechałaś na nasze spotkanie. Bardzo fajna gazeta. Jak jesteście w okolicy Chrzanowa, Trzebini, to tygodnik Przełom. Bardzo serdecznie dziękuję i następne pytanie. Pani Agnieszko, zwracam się do pani Stanisław Karl, radny miasta Zakopane. Bardzo dużo deklaracji pani już padło w kampanii wyborczej o tym, że będzie przedsięwzięte tor i owo i tak dalej. Mamy wiedzę, że budżet zakopiański jest zadłużony na poziomie 90 milionów złotych. Na naszej stronie internetowej Urzędu Miasta zawisło ogłoszenie o ogłoszonym przetargu na kolejny kredyt z rzędu 17 milionów 800 tysięcy, więc magiczna kwota 100 milionów złotych tak czy owak będzie przekroczona. Mam pytanie, za co pani wszystkie te obietnice swoje piłkarskie, rynku maślanego i szereg innych zrealizuje, biorąc pod uwagę tak zły stan finansów naszego miasta i czy nie zadrży pani dłoń, bo ten przetarg został tak skonfigurowany, żeby burmistrz nowy, niezależnie od tego, kto nim zostanie, został podpisany w drugim albo trzecim dniu użytkowania. Czy pani nie zadrży dłoń, podpisując kredyt, który spowoduje zadłużenie na poziomie powyżej 100 milionów złotych? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zwróćcie państwo uwagę, że jest to pytanie od przewodniczącego Komisji Ekonomiki, czyli człowieka, który odpowiada za finanse w naszym mieście i powinien równie mocno trzymać rękę na pulsie. Ale to nie jest trudne pytanie, dlatego że dochody między 2014 rokiem a 2023, dochody naszego miasta wzrosły ze 103 milionów do 236 milionów złotych. I przy tym zadłużenie procentowo zmalało z 46% do 34%. Przypomnę państwu również, że pozyskaliśmy w ostatnim okresie niebagatelną kwotę 250 milionów złotych. Środki zewnętrzne to jest rozwiązanie dla wielu, wielu inwestycji. Natomiast kredyt, o który pan pyta, to jest przetarg, o który pan pyta, to jest przetarg na wyłonienie banku. Takie przetargi rokrocznie były ogłaszane. Na przetarg na kredyt obrotowy do wykorzystania bądź nie. Więc to pani skarbnik zdecyduje razem z nowym burmistrzem, czy w ogóle z tego kredytu skorzysta. Póki co to jest przetarg na wyłonienie banku, który taki kredyt obrotowy w razie potrzeby uruchomi. Wracamy do naszych pudełek. Ja przeglądam trochę te pytania, dlatego że tu jest bardzo dużo pytań, na które już państwo odpowiedzieliście. Dlatego szukam takiego pytania. Mamy oparto deweloperkę do pana Łukasza. Ciągle jest ten temat, widzę, boli mieszkańców Zakopanego. Nie mamy też geotermia podhalańska tylko dla dewelopera. Jak rozwiąże pan problem niechęci podłączania małych domów jednorodzinnych przez tę spółkę? I to jest rzeczywiście bardzo dobre pytanie. To prawda. Bardzo prosimy, panie Łukaszu, do pana to jest pytanie. Jest to dosyć duży problem, jeżeli chodzi o tą geotermię. Tutaj przedmówca Stanisław Karp postarał się o zgody i wolę podłączenia kilkudziesięciu mieszkańców. Natomiast geotermia odmawia z racji tego, że cała moc cieplna została przyporządkowana, przydzielona jednemu dużemu inwestorowi. Ja rozumiem duże inwestycje, pewnie, że tak miasto musi się rozwijać, natomiast no, walczymy ze smogiem i zostawiać kilkadziesiąt kopciuchów na rzecz podłączenia jednej wielkiej inwestycji. Jest to sprawa dosyć kontrowersyjna. Tutaj jest problem tego typu, że to nasze źródło, z którego czerpiemy wodę, jest no, na wyczerpaniu, to nie fizycznie, natomiast nie ma więcej możliwości. Będzie trzeba lobbować, będzie trzeba starać się powiększyć możliwości, czyli
nie wiem, czy skończy się to kolejnym odwiertem, natomiast na pewno my będziemy lobować za tym, aby geotermia się rozwinęła, gdyż uważam to za naszą tutaj zakopiańską rację stanu. Dziękujemy bardzo. Mamy pytanie do pani Agnieszki. I to też jest, widzę, bardzo ważne pytanie. Jakie ma pani rozwiązanie na zagospodarowanie Gubałówki? Dzisiaj wygląda to na slumsy okropne. Wstyd za taką wizytówkę miasta. Wiele jest takich miejsc na terenie naszego miasta, które należałoby uporządkować. To nie jest tylko Gubałówka, ale to jest chociażby teren pod Skocznią. Absolutnie nie jestem osobą, która będzie ograniczała prawa drobnym przedsiębiorcom, bo ci ludzie z tego żyją, natomiast to jest kwestia estetyczna. Ja już widziałam projekt, który przygotowywały Polskie Koleje Linowe na zagospodarowanie terenu w dolnej części Gubałówki. Tam mają powstać ładne, regionalne stragany zachęcające do podejścia i kupna towarów regionalnych i myślę, że taka propozycja, rozwiązanie tego typu, czyli budowa jednakowych, estetycznych stoisk jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ klient, który przyjeżdża na Gubałówkę, chętnie korzysta z przedmiotów, które może tam kupić, jest dosyć duży popyt, a przedsiębiorcy tam handlujący z tego żyją, natomiast to jest rzeczywiście kwestia estetyki i uważam, że trzeba by było to ujednolicić. Dziękuję bardzo. Wracamy do państwa. Podam, nie zabiorę. Dzień dobry, ja mam pytanie do pana Filipowicza. Pan, hasło pana wyborcze jest takie dosyć ogólnikowe, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi, prawda? Kocham Zakopane, jest szczegółowy. No, więc proszę pana, prosiłbym o wymienienie obowiązki samorządu, określa ustawa o samorządzie. Czy może pan wymienić trzy pierwsze punkty tej ustawy o samorządzie? Jakie to są... To są tak zwane zadania własne gminy. Dobrze? Bardzo proszę. To jest bardzo szczegółowe pytanie. Wie pan, ja tutaj to nie jest casting na prawnika miejskiego. Natomiast no, zadania własne no, jest... No mogę państwu wymieniać, jest to oświata. Nie znam kolejności tej ustawy. No przecież jakie zadania gmina wykonuje, wszyscy wiemy. Oświata, pomoc społeczna, drogi. No właśnie, bo pan wyciągnął smartfon, czyta pan ustawę, to jest bardzo prosto. Ja tutaj też zaraz mogę ustawę panu wyciągnąć. Nie jest to, tak jak mówię, casting na prawnika miejskiego, natomiast no, zadania gminy są, no, wiemy wszyscy, jakie zadania gmina wykonuje, więc ja nie mam zamiaru, nie mam obowiązku znać ustawy na pamięć. Dziękujemy bardzo. Pytanie no właśnie. Mamy. O, pan Jacek, bardzo proszę. Pytanie do Łukasza, Jacek Kalata. Łukasz, masz w swoim gronie radnych, którzy są właścicielami samowoli budowlanych. Powiedz mi, jako burmistrz, jak zamierzasz ich przywołać do respektowania planów miejscowych i zapisów w tych planach? Panie Jacku, od samowoli budowlanych jest, dobrze pan wie, że to jest starostwo i starostwo się tym zajmuje, w sensie nadzór budowlany. I nadzór budowlany zajmuje się takimi rzeczami, to nie jest w kompetencji gminy. No, cóż mogę panu więcej powiedzieć? No pytanie typowo prowokacyjne, więc no, więcej cóż mogę. No niech złoży, oczywiście pan Jacek zawsze może złożyć zawiadomienie do nadzoru, do prokuratury. Bardzo. No pan jest w tym dobry, może pan... Chciałbym trochę zaktywizować nasz tutaj balkon. Jakby coś, to my tam wyślemy do was mikrofon. Jest ręka w górze, jest. Dobra, wysyłamy Paweł. Lecimy na górę z mikrofonem, bardzo prosimy. Pobiegł kolega, ale zanim w takim razie, to ja wezmę z pudełeczka, dobrze? Leci na górę mikrofon, a my mamy pytanie teraz może do pani Agnieszki, bo pan Łukasz ostatnio odpowiadał. Szukajmy pytania, które jeszcze nie padło. Filmów w czym? W cieście? O matko. Mieście, dobra. Chyba chodzi o to, czy uważa pani, że nagrywanie
aroganckich filmów o mieście jest kampanią, jakiej oczekują wyborcy? To jest pytanie do... Tak, to proszę... O, super, proszę bardzo. Tak. Jedną chwileczkę, już ma pani mikrofon. Dobra, już, bo internauci by nie słyszeli wtedy. Tak, uważam, że ostatnie filmy, jakie pani nagrywała, pokazując swoją osobę w tak arogancki i niemiły sposób, chociażby z tym ciastem, co to oznacza, że pani idzie na Krupówki pod oczko i zaczepia innych ludzi przechodzących, mówiąc, no nie przyszedł, nie zjawił się. Czy to jest dorosłe zachowanie, takie, które by pani chciała później pokazywać? To jest pytanie do pani Agnieszki, proszę bardzo. Nie uważam tego, że to było w jakikolwiek sposób arogancki. To miało być przyjazne i miłe. Chciałam, abyśmy... Ponieważ w tym samym czasie organizowaliśmy pikniki, chciałam, abyśmy razem podążyli na ten piknik, a dzień wcześniej upiekłam dla pana Łukasza ciasto, któremu później podczas rozpoczynającego się pikniku wręczyłam. Nie widzę w tym nic aroganckiego, niegrzecznego. Chciałam być miła i wiele osób to w ten sposób odebrało. Ale tak jak to w życiu, jedni tak, inni inaczej. Pytanie mam teraz z pudełeczka. Jeszcze nie. Jeszcze jedno pytanie w takim razie do pana Łukasza. Długie, ale spróbujemy go skrócić. Jeśli zostałby pan burmistrzem, panie Łukaszu, w jaki sposób będzie pan się starał o złagodzenie podziałów i niechęci pomiędzy mieszkańcami, które są efektem między innymi pana kampanii wyborczej? Miasto to wspólnota, a nie może być skłócona i podzielona. Inaczej nic tutaj nie zrobi się pozytywnego. Proszę powiedzieć, co pan zrobi, nie obrzucając i nie wskazując na innych kandydatów, czy przeprosi pan za nieprawdy, półprawdy w kierunku innej kandydatki, kontrkandydata. Dziękuję bardzo. Do pana Łukasza. To jest takie dosyć trudne pytanie pod tym kątem, że nie ma żadnych szczegółów i nie wiem, o jakie półprawdy chodzi, nie wiem, o co chodzi ze skłócaniem. My prowadzimy... Nasz komitet to przyjazne Zakopane, kampania nasza również nie jest agresywna, my jesteśmy otwarci na wszystkich mieszkańców, w naszym komitecie są ludzie z różnych środowisk, tak naprawdę no, trudno mi się odnieść do pytania, gdzie ktoś mówi, czy mam kogoś za coś przepraszać, jeżeli kogoś, nie przypominam sobie, żebyśmy posługiwali się jakimiś półprawdami w czasie kampanii. Dlatego ja jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi. To nie jest tak, że część ludzi, że 65% Zakopiańczyków opowiedziało się za Zemianą, a tych 35% pozostałych na przykład nie obsłużymy. No przecież to absolutnie tak ma nie wyglądać. My jesteśmy otwarci na wszystkich, na współpracę ze wszystkimi grupami społecznymi, ze wszystkimi środowiskami. Także no, pytanie bardzo takie no, niezrozumiałe dla mnie. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że autor miał też na myśli ten podział, który jest w Polsce w ogóle, prawda, który on powstał i który niestety z Warszawy przeniknął do małych miast, a szkoda, bo my tu mamy o co walczyć, prawda, razem wszyscy wspólnie. Paweł, proszę bardzo. Tak. Dobry wieczór Państwu. Jeśli Jurku pozwolisz, to będę miał jedno pytanie do obu kandydatów, żeby na ten temat się wypowiedzieli. Proszę Państwa, większość mieszkańców naszej gminy żyje z turystyki. Wielu z nas kontraktuje, mówiąc biznesowo, turystów poprzez firmę... I pytanie, i pytanko, tak, prosimy. Na przykład firmę Booking lub inne formy kontraktowania. Za to trzeba zapłacić określoną dużą prowizję, to Państwo pewno wiecie. Proszę Państwa, pytanie do obojga kandydatów. Jak byście ten problem rozwiązali, by lwia część tej prowizji nie wyfrunęła w świat, tylko została w gminie? Czyli to jest ten pomysł, żeby tworzyć własny booking zakopiański, prawda? To nie wiem, czy ja, czy... Tak, proszę bardzo.
Ja odpowiadam, tak? Bardzo proszę. I ja jestem zwolennikiem stworzenia naszego wewnętrznego systemu rezerwacji, ale to jest, to będzie taka troszkę szersze spektrum działań, nie tylko sam system rezerwacyjny. Chciałbym, żeby to połączyć, zrobić coś w formie karty turysty czy aplikacji turysty, żeby można było tam opłacić opłatę miejscową, właśnie zarezerwować pokój, skorzystać z jakichś innych atrakcji, żeby to było też w formie informatora. To musi być taki po prostu no, kompleksowy system. Myślę, że turyści będą z tego zadowoleni. No tak to działa na zachodzie, powinniśmy te dobre wzorce skopiować i wprowadzić to u nas. Dziękuję bardzo. Teraz Góra. Góra ma pytanie. Są dwa pytania. Pytania z góry, bardzo prosimy. Jeszcze ja miałam odpowiedzieć na to pytanie. A, przepraszam. Dziękuję tak, bardzo. Przepraszam. Dziękuję. Proszę Państwa, Zakopiańskie Centrum Kultury już pochylało się nad stworzeniem takiego systemu rezerwacji. Już mieliśmy przygotowany taki projekt. Jest on bardzo kosztowny, bardzo kosztowny. Ja poszłabym w kierunku promocji naszego miasta i turystyki poprzez centrum, stworzenie centrum promocji i turystyki, które będzie zachęcało turystów do przyjechania do naszego miasta, niekoniecznie za pośrednictwem takich systemów, tylko dzięki ofercie, którą przygotujemy dla naszych turystów. Centrum Promocji Turystyki miałoby za główne zadanie stworzyć chociażby takich 12 tematycznych weekendów dla naszych turystów. Na przykład w styczniu weekend sportowy, w marcu z krokesami, czy dla kobiet weekend kulturalny, jazzowy, weekend, nie wiem, rowerowy. I to by było ich zadanie. Oczywiście karta turysty, o której wspominałam już wiele razy, to będzie też produkt, którym to centrum będzie musiało się zająć. Zabrakło w naszych działaniach takiej oddzielnej jednostki, którą nazwałabym Centrum Promocji i Turystyki. Dziękuję bardzo. Wracamy słuchajcie, na górę, a ja przy okazji tak patrzę, co się tam na górze dzieje. Będzie zaraz pytanie, ale tak jedno piętro niżej siedzą koledzy z Radia Alex i też mają swoich oglądaczy i słuchaczy, więc też ich pozdrawiamy dzisiaj bardzo serdecznie dzisiejszego wieczoru. Przyklaśnijmy im w takim razie. No i oczywiście wszystkich internautów, a zaraz, a czy udostępniliście Państwo na Facebooku, tak? Dobra, zaraz to sprawdzimy i będziemy po nazwisku mówić, kto nie udostępnił. Dobra, jest pytanie, ale teraz już poważnie. Dzięki. Dobry wieczór, Maciej Bojak. Panie Łukaszu, chciałem zadać Panu pytanie, wracając do czasów, kiedy był Pan radnym. Chcę nawiązać do uchwały, którą Państwo przegłosowaliście, Pan i pańscy koledzy, którzy zwiększyli ilość sklepów sprzedających wódkę o 100%, ale dla pana to było mało. Pan zgłosił wniosek, żeby w Zakopanem nie było żadnych ograniczeń odnośnie sprzedaży wódki. Moje pytanie, czy nadal jest pan za tym, żeby Zakopane było jednym wielkim sklepem monopolowym? Dziękuję bardzo. Z tego, co pamiętam, pan też brał w tym udział, to po pierwsze. Przeciw. Brałem udział, ale byłem przeciw, proszę pana. Szanowny panie, ja wtedy akurat byłem jedynym radnym, który... Kuba, przekaż tam dalej, który optował za tym, aby wprowadzić godziny sprzedaży alkoholu, gdyż byłem jako jedyny, który to zaproponował. Cały państwa kolektyw był przeciw tylko dlatego, że ja to zaproponowałem. Dopiero po kilku... latach bądź miesiącach państwo to wprowadzili, bo wtedy sami to wymyśliliście. No i chwała Bogu, że to się udało. Natomiast ja oczywiście jestem jak najbardziej za wolnym rynkiem. Prohibicja jak działa, to wszyscy wiemy, że to po prostu się mija z celem. No w tym momencie niby limitu nie mamy, znaczy mamy jakiś limit, ale tak jakbyśmy limitu nie mieli, bo te sklepy i tak są wszędzie. No to już wolny rynek to zweryfikuje. Dzień dobry Państwu, Kuba Majglicz. Mam pytanie do obydwu kandydatów, ponieważ od kilkudziesięciu lat pracuję w turystyce i mam pytanie, bo wszyscy w programie macie piękne słowa, że turystyka, goście, bla bla i tak dalej. To wszystko są czcze gadania. Chodzi mi tylko o to, jak planujecie, pytanie jest do obu kandydatów, jak planujecie zamknąć rynek wynajmu krótkoterminowego w blokach, w mieszkaniach prywatnych, z którego miasto nie ma nic, bo to są lokale, które wynajmują ludzie
z Bydgoszczy, z Torunia, ze Szczecina. My mamy tylko śmieci, syf, Grażyny i Janusze. Proszę uprzejmie o odpowiedź. Krótką i rzeczową, bez lania wody. Pani Agnieszka, bardzo prosimy. To jest bardzo duży problem, który bardzo dokucza naszym mieszkańcom rzeczywiście. To jest rzecz, w którą należałoby zadziałać systemowo. To nie tylko samo miasto, ale także Urząd Skarbowy. Absolutnie należy sprawdzić, które to są miejsca. Myśląc o karcie turysty, chciałabym również weryfikować, gdzie ten turysta mieszka. Więc turysta mieszkający w takim miejscu, jak przyjdzie o profity do miasta, prosząc o kartę turysty, od razu będziemy wiedzieli, gdzie mieszka i kreuje nam się adres, pod który należy skierować windykację. My nie wszystkie te miejsca znamy, my nie wiemy, gdzie są te najmy. I rzeczywiście bardzo dużo jest miejsc w naszym mieście, gdzie osoby z zewnątrz kupują mieszkania, a w tych mieszkaniach później wynajmują pokoje osobom, które nie są ani u nas weryfikowane, ani są opłacane podatki, nawet żadne inne opłaty związane z mediami. Dziękujemy bardzo. Wracamy jeszcze na balkon. Proszę jeszcze, bardzo. Czy ja mam też odpowiedzi na to pytanie, panie redaktorze? Proszę bardzo, dobrze, oczywiście, jak tak? Najbardziej. Proszę bardzo. Tak, panie. Jak państwo wiecie, problem wynajmu krótkoterminowego jest, to nie tylko problem Zakopanego, bo to jest wszędzie. Tutaj jest potrzebne na pewno lobbowanie wraz z innymi miejscami, miejscowościami turystycznymi podobnymi do nas i na poziomie parlamentarnym uzyskanie jakiegoś rozwiązania. Natomiast ja już 10 lat temu obecnej władzy proponowałem stworzenie takiego zespołu, który by się tym zajmował. Nie jest to prawdą, że w urzędzie nie wiedzą, gdzie te wynajmy się odbywają, bo to tak jakbyście państwo mówili, że nie macie internetu. No wszystko jest w internecie i bardzo łatwo to sprawdzić. Można to zweryfikować, natomiast w urzędzie na ten moment każdy wydział ma swoją listę i tam się nic nie trzyma kupy, więc tak naprawdę nie wiadomo, kto gdzie co wynajmuje, ile mamy łóżek. Zobaczcie państwo na statystyki, jak one bardzo są oderwane od rzeczywistości. Jest pomysł na rozwiązanie tego, trzeba powołać zespół, zacząć od tutaj tych małych kroków na miejscu i oczywiście lobbować w Warszawie. Dziękujemy, wracamy z powrotem na górę. Ja państwu zaproponuję rozwiązanie szybkie i krótkie. Takie miasta w Holandii, które żyją z turystów, wynajmują ludzie prywatne mieszkania, ale jest limit 60 dni w roku i koniec, kropka. Wybierasz, chcesz Sylwestra, chcesz święta, ferie, a resztę hodujesz chomiki nawet w tym mieszkaniu. Bardzo dziękujemy. Kuba, podaj z łaski swojej mikrofon tutaj pani. Uwaga, podaję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Kuba Meglicz. Pozdrawiamy Kubę. Jak najbardziej. Dzień dobry, Maria Szymańska, ta od uchwał antyprzemocowych. Ja mam pytanie do obojga kandydatów. Otóż pytanie moje dotyczy tego, czy tym razem w związku z inicjatywą społeczną, za którą chcemy się zabrać już niedługo po opadnięciu kurzu wyborczego, to znaczy chodzi o utworzenie gminnego punktu, w którym będzie można zbierać rzeczy używane i nieodpłatnie każdy z państwa, kto będzie miał taką potrzebę, będzie mógł te rzeczy zabrać. I czy tym razem będziemy mogli liczyć na jakieś wsparcie ze strony urzędu, bo przypominam, że w przypadku uchwał antyprzemocowych musiałyśmy z koleżanką Aleksandrą Bogdanowicz wystosować petycję i dopiero przy poparciu, które było miażdżące i płynęło z całej Polski, państwo z Urzędu Miasta po prostu ugięliście się. Pytanie, czy będziemy tym razem mieli wsparcie, ponieważ 1 stycznia 2025 wchodzi w życie ustawa, która będzie nakładała na samorządy obowiązek prowadzenia recyklingu tekstyliów. Także chcemy pomóc. Dziękujemy bardzo. Pani Agnieszka. Ja pierwsza, tak? Panią dobrze znamy, ponieważ pani jest ogromną aktywistką, jeśli chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi. I rzeczywiście pomaga pani nawet w MOPS-ie, w punkcie, w którym gromadzimy odzież, bo to jest taka namiastka tego, o czym zapewne pani mówi w przyszłości, żeby to była akcja dużo bardziej rozszerzona. Ale w MOPS-ie to się już dzieje. Te wszystkie akcje pomocowe są bardzo potrzebne, nie tylko ze względów ekologicznych, o których pani wspomniała, ale głównie ekonomicznych i pomocy osobom ubogim.
szerokim. Oprócz odzieży potrzebna jest również żywność. Są takie projekty lodówka dla ubogich, otwarta lodówka, do której może każdy przyjść i zabrać produkty spożywcze, które my po, na przykład po świętach możemy tam włożyć albo z potrzeby serca przez cały rok. Chciałabym, aby pomoc społeczna rozwijała się, chociaż uważam, że przy obecnym dyrektorze ona naprawdę kwitnie i jest bardzo, bardzo dużo różnych inicjatyw, ale tutaj w kierunku osób potrzebujących to moje serce jest otwarte i absolutnie odzież, lodówka, a przed świętami jednymi czy drugimi wigilia bądź jajeczko dla ubogich. Pan Łukasz teraz, bardzo prosimy. My oczywiście od samego początku mamy taki punkt w programie. Jak najbardziej jestem za takim punktem wymiany. Ta lodówka również powstanie z naszej inicjatywy i oczywiście w konsultacji oczywiście z mieszkańcami, bo tych inicjatyw różnych jest dużo, tej wymiany pomiędzy mieszkańcami. To nie muszą być tylko tekstylia, to nie może być tylko lodówka. Można ten program rozwijać i ja jestem jak najbardziej chętny, żebyśmy te programy rozwijali. Wracamy do pudełeczek. Przepraszam, tak, czy ja mogę... Proszę bardzo. Ja z tego miejsca, korzystając z tego, że jest Państwa tutaj tak wielu, chciałabym zaprosić na grupę moją facebookową Nie wyrzucaj, podaj dalej, grupa Zero Waste Podhale, na której to będę Państwa informowała na bieżąco o ewentualnych postępach, ponieważ mam zamiar prowadzić rozmowy prowadzące do czegoś. Dziękuję serdecznie. Do Pani dyspozycji jest też Tygodnik Podhalański, jeśli będzie taka potrzeba. Oczywiście deklarujemy współpracę. Mamy pytanie do Pana Łukasza. Tutaj tych pytań dotyczących Pańskiej Hiszpanii jest dość sporo. Niesamowite. Mamy też... Niesamowite zasięgi. Tak, spore zasięgi ma Pan też, jeśli chodzi o deweloperów, ale wyszukałem jakieś coś poza tymi dwoma tematami, czyli likwidowanie billboardów. Czy dostrzega Pan potrzebę estetyzacji Zakopanego, likwidowanie billboardów wizualnego śmietnika w mieście i drogach dojazdowych zaśmiecających krajobraz, obraz przyrody, architektury, wykorzystując pozytywne doświadczenia? Ja bym to jest super pytanie, ja jeszcze dokładam to, co Państwo zrobiliście, za co Was nie lubię, mianowicie, śmieję się oczywiście, ale za te billboardy, słuchajcie, wyborcze przy Zakopiance, przy wjeździe, bo to bardzo o nas źle świadczy, że dokładamy te billboardy jeszcze do tych, które tam są. No wygląda to tragicznie, prawda? Pytanie może do Pana Łukasza rzeczywiście. Panie Łukaszu, czy wytnie Pan te wszystkie reklamy przed Zakopanem, czy nie? Zdecydowanie zgadzam się z Panem, jeżeli chodzi o billboardy i no niestety takie są reguły gry. Wybory to jest taki szczególny czas, te billboardy się pojawiają i to nie tylko u nas, bo w wielu innych krajach. Temat billboardów wyborczych zamykam, natomiast jeżeli chodzi o billboardy i ten powszechny chaos reklamowy u nas w mieście, nie tylko w mieście, bo w regionie, my wprowadzając park kulturowy Krupówki lat temu 10, od razu przyjęliśmy uchwałę intencyjną odnośnie uchwały krajobrazowej. I temat umarł na wiele, wiele lat. Teraz przy wyborach ten temat wrócił, że ta uchwała nagle się pojawiła. Okazało się, że jest w ogóle dobrze skonsultowana społecznie, w co nie wierzę, bo sam znam 64 wnioski, które zostały odrzucone, że będzie konsultowane później. Natomiast pomijając tam proces legislacyjny w naszym urzędzie, oczywiście do takiej uchwały wrócimy, mamy na to pomysł taki, żeby to nie było bardzo drastyczne, żeby to stopniowo wprowadzać, bo też no, część mieszkańców żyje z tych reklam, więc musimy wiedzieć, żeby to zrobić mądrze i w konsultacji z mieszkańcami. Bardzo dziękujemy. Ja bym miał wielką ochotę, żeby Pani Agnieszka też odpowiedziała na pytanie tych, czy poleci Pani wycięcie tych reklam przed Zakopanem, czy nie. Trochę się powtórzę, ponieważ uchwała krajobrazowa została już złożona w Biurze Rady. Ona nie jest idealna, na pewno nie jest idealna i będzie musiała być jeszcze poprawiana, dlatego że to jest bardzo obszerna uchwała, ale to jest uchwała, dzięki której ograniczymy ilość i wielkość przestrzeni reklamowych na terenie naszego miasta. Ale ograniczenie takiej formy reklamy jest długotrwałe. To nie będzie z dnia na dzień, bo tego się z dnia na dzień nie da zrobić. Absolutnie trzeba odsłonić krajobraz, ale też trzeba pomóc przedsiębiorcom, którzy nie potrafią w inny sposób swoich obiektów reklamować, tylko przez wystawianie takich wielkogabarytowych reklam, chociażby pensjonatów czy hoteli. I dlatego planuję stworzyć stanowisko w Centrum Promocji
i turystyki, które będzie wspierało przedsiębiorców, którzy nie potrafią poradzić sobie z mediami społecznościowymi albo z innymi formami reklamy, w tym, żeby nauczyli się tych nowoczesnych metod. Ja przypominam Państwu o takiej akcji Tygodnika Podkaleńskiego. Myśmy nawet zaproponowali każdemu, kto ma billboard przy wjeździe, że możemy oddać łamy Tygodnika w zamian za to, żeby zlikwidował taką reklamę. Natomiast niestety lawiny chętnych nie było. Ale mam jeszcze do Pani pytanie z pudełeczka. Czy może Pani Wiceburmistrz ujawnić koszty powstania inwestycji w Kuźnicach? Nie pamiętam tych kosztów, proszę mi wybaczyć, nie wiem. Dobra, to teraz wracamy do Państwa. Jest pytanie. Ja jeszcze też powiem dwa słowa, bo tak podglądam, ile osób nas ogląda w internecie, na Facebooku i zwykle przy takich transmisjach jest tak, że najpierw jest bardzo dużo, a później spada, a tym razem jest odwrotnie, to znaczy cały czas nam rośnie i w tej chwili już prawie 800 osób nas ogląda, czyli oglądalność będzie na poziomie pewnie kilkunastu tysięcy. No oglądają nas nie tylko, chcę Państwu powiedzieć, Zakopiańczycy, ponieważ zrobiliśmy dość dużą kampanię o naszej debacie. My mamy 250 tysięcy ludzi na Facebooku, także naprawdę mamy sporo osób, też na Twitterze, a to prawie cały świat. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy nie są Zakopiańczykami. Dobrze, przyklaśnijmy im, czyli... Bo przecież prawda jest też taka, że Zakopane, Tatry to przecież nie tylko nasza własność, ale to całej Polski, prawda, perła. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Panie Łukaszu, ja mam takie zasadnicze pytanie, ale chciałem się spytać. Pan jest zwornikiem obwodnicy, tak? Króciutko, tak? No zdecydowanie trzeba problem komunikacyjny Dobrze, rozwiązać. Dobrze, w takim razie pan zostaje burmistrzem. Proszę mi powiedzieć... Co będzie z tymi ludźmi, którzy zostaną usunięci z tego wszystkiego? Co się stanie z tymi ludźmi? Kto się nimi zaopiekuje? Poza tym chciałem tylko, nazywacie to obwodnica. No nie wiem, czy jest definicja obwodnicy, jeżeli praktycznie w centrum przebiega. I gdzie się będzie kończyć ta obwodnica? Proszę mi powiedzieć. Dziękuję. Ja podziwiam Pana wiedzę. Panie Łukaszu, jedną chwileczkę. Proszę Państwa, to będzie przedostatnie pytanie, dobrze? Mamy jeszcze jedno pytanie i będziemy oddawać Państwu głos. Dwa pytania? Dobra. Czyli jeszcze dwa pytania od Państwa. Panie Łukaszu, proszę bardzo. Ja podziwiam Pana wiedzę odnośnie tej obwodnicy, gdyż nawet część radnych nie miała okazji się nawet zapoznać. Przez przypadek udało im się wejść, bo zebranie było dla zaufanych. Natomiast byli, tak. Zresztą jak wszystko w tym urzędzie, no są preferowani, mniej preferowani. Akurat oni wepchali się na spotkanie preferowanych i im się udało. Widzieli faktycznie, natomiast no, projekt obwodnicy nie ja robiłem, proszę pana, więc to obecna władza za tym projektem stoi. My na pewno przeanalizujemy to tak, żeby podejrzewam, że projektant też robi różne wersje. Natomiast ja tego osobiście nie widziałem, więc ja nie jestem panu w stanie powiedzieć, kto, gdzie tam ma zostać, czy wywłaszczony, czy co tam ma się wydarzyć podczas budowy tej obwodnicy. Na pewno my będziemy robić wszystko, żeby to było z jak najmniejszą szkodą dla mieszkańców, a żeby przyniosło jak najwięcej korzyści miastu. Sami państwo rozumiecie, że problem samochodów w mieście jakoś musimy rozwiązać. Pewne kompromisy na pewno będą potrzebne przy rozwiązywaniu różnych problemów, nie tylko problemu komunikacji samochodowej w mieście. Dziękujemy bardzo, proszę bardzo. Teraz pan. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie prowadzimy w ten sposób dyskusji. Ale to niech pan zapyta pani Agnieszki albo burmistrza Leszka Doruli, bo to jest ich projekt, proszę pana. No. Słuchajcie, nie prowadzimy takiej polemiki. Teraz bardzo proszę, mam tutaj pana. Proszę Dobry. Bardzo. Dzień dobry Państwu, witam Panie, Panów serdecznie. Pani Agnieszko, ja mam takie pytanie jedno, króciutkie, a później do Pana, dobrze? Pani Agnieszko, ja jestem takim szczęśliwym człowiekiem, że mieszkam w takim miejscu, że widzę sobie skocznie i góry. Chciałem zadać takie pytanie, czy Pani wie o tym, że napis Zakopane pod skocznie zginął? Czy ukradli, czy co to się dzieje? To jest takie pytanie. Napis do pani. Na skoczni, tak? Bardzo dziękujemy. Pani odpowiedziała, bo to była typowa, jedyna reklama dla całego Zakopanego. My się szczycili jako Groletu mieszkańcy, że jest taki napis, że jeszcze nie wszystko przeniesione jest do Szczyrku ani do Wisły, tylko jeszcze coś tam się dzieje w Zakopanem.
A do pana Łukasza mam takie pytanie. Jestem mieszkańcem Ciągłówki. Czy pan wie o tym, że my nie mamy ani miejskiej wody, ani gazu, ani drogi, bo dewelopery zepsuły. Chodziłem przez kilkanaście razy chodziłem tutaj do Urzędu Miasta, dowiedziałem się od pani naczelnik z Wydziału Drogownictwa i Budownictwa, Drogownictwa Transportu, że przetarg wygrała jakaś firma, tylko mają donieść jakiś audyt, a ja jej mówię tak, pani naczelnik, byłoby dobrze, żeby pani przyjechała na Ciągłówkę, nie w biurze siedzieć tu przed komputerem, na Ciągłówce porozmawiać z mieszkańcami, bo my wiemy, jak wyglądają te bolączki tutaj nasze, tu z Ciągłówki. I ja bym miał taką prośbę do pana, czy by pan zagwarantował mnie jako mieszkańca, bo ja już przeżył komunistów wszystkich. I mnie jest nie dziwne nic. Bajerować mnie pan nie zbajeruje. Chodzi mi o konkretną odpowiedź. Czy ktoś się zajmie tą drogą, bo ta droga wygląda gorzej jak w Rumunii. Bo ja byłem w Rumunii i ja wiem o tym jeszcze za czasów Czaszewsku. Jako takie te drogi Rumunia miały. Teraz Rumunia się zmieniła, bardzo ale ładna jest. Ta droga, panie Jurecki, czy państwo burmistrzowie, ja bym zaprosił, bo chciałem panią naczelnik zabrać swoim samochodem, że ją zabiorę w terenie, pokażę, gdzie przepusty powinny być. Jakie korytka, bo to jest droga 3-metrowa, a jak odśnieżają w zimie, z drogi się robi 3-metrowe 2 metry. Jeżeli jedzie auto w górę, a ja jadę w dół, kto ma się usunąć? Deweloperzy otwierają hotel, zaczął się problem niesamowity, jak dla nas mieszkańców. Dzieci, wnuki moje się boją iść do szkoły, bo się zrobił taki ruch niesamowity, bo górną część drogi otworzyli w Gubałówkę, we Furmanową. Dobrze, że tak się stało, bo ludzie też nie muszą określoną drogą jeździć bez poroni czy bez salamandry. I no widok jest fajny, jak się w korku czeka, a bez Gubałówkę przejechać, panie Jurecki, to jest horror. Bo my mamy tam las i ja wiem, jak to wygląda. I chciałem się dowiedzieć, czy ktoś nam zagwarantuje, bo zrozumiałem z panią naczelnik, że jakaś tam firma wygrała przetarg. Ja mówię, czy jest jakiś człowiek kompetentny, który by porozmawiał z nami, bo trzeba porobić zatoczki. Do mijania. Mijanki? Trzeba wykupić od ludzi tereny czy pole, które dać im iść na kompromis z ludźmi. Słuchajcie, jest droga publiczna, przekształcimy wam kawałek pola na drogę. Dajmy im odpowiedzieć. Nie, ja dokończę, bo dobra, mi wątek ucieknie. Panie Jurecki, spokojniutko, spokojnie, bo mi zabieracie mikrofon. I druga sprawa jest taka, że chodzi o to, że nie przewidziane są żadne zatoczki, tylko jest przewidziany mały remont drogi. Gaz miał być, nie ma gazu. Wodę ciągli, nie ma wody, bo wkopali cienką rurę, ktoś pieniądze wziął i nikt za nic nie odpowiadał. Chodzi o to, zrobili z wodą, ja poszedłem do pani prezes, do Sewiku, bo to Sewik finansuje tą przedsiębiorstwo. Bardzo, bardzo rozbudowane to pytanie, panie dobrze, redaktorze. Ale to się tyczy jednego pytania. Boję się panu przerwać. Chodzi o to, ja chodzi o to, że ja byłem w Sewiku, rozmawiałem z panią prezes i zadałem mi takie pytanie. Pani prezes, wyście nadzorowali jako Sewik, wy robicie tą drogę. Ciągnięcie tej wody, a czemuście nie zrobili hydrantu? Bo jest zabudowa bardzo dużo domów góralskich, drewnianych. Ja im powiedział, jakby nie daj Bóg się, któryś z chałupa zaczyna polić, to będzie to ją ugasi. Tak, dobra, pan Łukasz odpowiada najpierw, dobrze? Bardzo także dziękujemy. Bardzo dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo ważny temat pan poruszył. Bardzo dziękujemy. Temat Gubałówki jest bardzo ważny. Myślę, że wiele zasług o tym, to o czym pan mówi, to jest wiele zasług również Jacka Kalaty, który tak doprowadził swoją dzielnicę, jak doprowadził. Natomiast ja byłem na spotkaniu w czasie kampanii, byliśmy na większości tam ulic w tej części miasta na Gubałówce. Gubałówka faktycznie, muszę przyznać, jest miejscem takim nieco chyba zapomnianym przez Urząd Miasta.
No ciągłówka, Gubałówka w górę, tak, ale tam jest tych ulic, wie pan, to nie tylko ciągłówka, tylko to jest całość. Natomiast ja do czego zmierzam? No, odpowiedź będzie dosyć krótka, bo my naprawdę chcemy zadbać o tą część miasta również, jak i o każdą inną. Natomiast ja zdeklarowałem się tam mieszkańcom, że jeżeli wygram wybory, to jeszcze przed wakacjami zorganizujemy tam duże spotkanie mieszkańców i będziemy konsultować pewne rzeczy, bo tam tych problemów w tej części miasta od ciągłówki, Gubałówka i tak dalej macie państwo mnóstwo. I naprawdę trzeba jakąś grupę taką powołać, która mogłaby się Dziękujemy bardzo. Pani Agnieszka, bardzo prosimy. Napis Zakopane przy skoczni. Tego napisu nie ma, ponieważ to był napis komercyjny, który był opłacany TZN-owi przez marszałka województwa małopolskiego i on po prostu ten napis kupił na czas zawodów. TZN. Tatrzański Związek Narciarski. Pan burmistrz, no to jest skandaliczne, pan burmistrz bardzo się starał, rozmawiał z marszałkiem. Niestety nie było to w żaden sposób do przeforsowania. Nie mieliśmy takich środków finansowych na to, żeby tę kwotę, którą zaproponował marszałek, zwiększyć. Bardzo dziękujemy. Ostatnie pytanie z sali. Bardzo prosimy. Dobrze, no to jeszcze dwa pytania, ale już koniec, naprawdę. To są ostatnie dwa pytania, słuchajcie, bo... problemy mieszkańców, bo już jak ja półtorej... mówiłam, że nie mamy wody, nie mamy gazu, to pan powiedział, że takimi problemami to się więcej dzielnic po prostu boryka. No więc dziękuję bardzo za dojrzenie do tej decyzji. Także zapraszamy na Gubałówkę, a chciałam jeszcze tak... By pani tak czasem słuchała, co ja mówię, pani Grażynko, naprawdę byłoby podczas kampanii, większa komunikacja między ale nami. Ja mówię, no właśnie, no to te spotkania bardzo dały. Podczas spotkania często pan poruszał właśnie prawo śniegu. Czyli ograniczenie własności górali. Czy jako burmistrz będzie pan lobbował za tym, żeby to prawo śniegu wprowadzić, czy po prostu ochroni pan, czy to jak harenda będziemy działać partycypując w kosztach, czy to jednak jest taka, jak to się mówi, czapa nad właścicielami działek? To jest no nie właśnie, propaganda, bo tak, to szło, dobrze powiedziane, ja to słyszałam sali, na własny głos, propaganda, oczy, to jest, cały czas uszy, że padało pytanie o czy wprowadzenie, czy pan będzie jak tego lobbował za prawem śmiegu, powiedział, że, pani, że, mogę, skoro, że zmieniła dziękujemy się bardzo. Władza, jest to teraz możliwe. Pytanie padło, dzięki bardzo i odpowiedź. Już mogę? Każda właśnie rozmowa jest w podobnej konwencji z panią Grażynką, dlatego ja jeszcze raz pani powtarzam, że własność prywatna jest dla nas własnością świętą i ja rozumiem, że każdy z państwa żyje ze swojego, z tego co ma, ze swojej ziemi, ze swojego interesu, z tego co nabył czy odziedziczył i dla nas to jest święte, więc my nikomu nie będziemy nic zabierać, mimo że państwo taką narrację cały czas prowadzą i porównujecie nas państwo do no, różnych osób, które by chciały komuś coś zabrać. My nikomu nie chcemy nic zabrać, my szanujemy każdego mieszkańca. Oczywiście, jeżeli chodzi o prawo śniegu, to jest kwestia parlamentarna. Kwestia powołania jakiegoś zespołu, kwestia konsultacji. To nie jest tak, że my pojedziemy do Warszawy, jutro będzie prawo śniegu. No niestety tak się to nie odbywa. Trzeba do tego podejść po prostu mądrze i rozsądnie. Bardzo dziękujemy. Pytanie. Panie redaktorze, skończę klaskać i zapytam. Pytanie do pani Agnieszki. Chciałam zapytać, co dzieje się z budynkiem szkoły podstawowej numer 6, znaczy no byłej szkoły podstawowej numer 6, Maraton. Obecnie w tą szkołę zostały włożone duże środki pozyskane zapewne z gminy. I nie wiem, co z tą szkołą się dzieje na ten moment. Pyta mnie pani o szkołę przy ulicy Sienkiewicza, tak? Tak. To jest budynek, który kupiło od nas Ministerstwo Kultury i znajduje się tam druga część szkoły imienia Kenara. Świetnie rozwijającej się szkoły plastycznej i ta szkoła dzięki temu, że pozyskała nowe pomieszczenia, ma na dzisiaj możliwość rozwoju i tworzenia kolejnych klas poza tymi, które do tej pory były uruchomione przy ulicy Zastrugiem. Stało się tak dlatego, że Zastrugiem była prowadzona inwestycja, remont i modernizacja tego budynku, w którym szkoła się mieściła i potrzebowali lokum na czas remontu. Wtedy padła propozycja od nas, że mogą wynająć ten budynek. Rozmowy potoczyły się dalej i ku mojemu ogromnemu zadowoleniu mieści się tam teraz druga część szkoły imienia Antoniego Kenara, bardzo znanej w całej Polsce szkoły plastycznej. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, minuta dla każdego z państwa, minuta swobodnej wypowiedzi. Zaczyna pan Łukasz. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, no z racji tego, że 65% Zakopiańczyków opowiedziało się już za zmianą, ja gorąco zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w wyborach. To jest bardzo ważny dzień, niezależnie od tego, na kogo Państwo głosujecie. Bardzo proszę, żeby się udać jednak i uszanować i świętować tą demokrację w ten dzień. Natomiast chciałem też serdecznie podziękować mojej rodzinie, która musi wiele różnych rzeczy znosić, bo Państwo, Pani Agnieszka swoją rodzinę wykorzystuje bardzo mocno do kampanii wyborczej, wywołując taką presję, no różne tam są insynuacje, także ja chciałem, mam też trochę żalu o to do Pani Agnieszki, że moją rodzinę, no nieco jej środowisko szkaluje, dlatego ja tutaj mam taki żal, dlatego że Pani Agnieszka wie, że moja, może sztab tego nie wie, natomiast wie, że moja małżonka jest w 7 miesiącu ciąży, mamy 3 małych dzieci i naprawdę nie chcę ich narażać na taki stres, bo ja kocham swoją rodzinę, dlatego ją chronię. Bardzo dziękujemy. Chciałem tutaj podziękować mojej małżonce za to, że musi znosić te szkalowania różne przez ten ciężki czas kampanii. A teraz minuta dla Pani Agnieszki. Bardzo prosimy. Proszę Państwa, podczas tej kampanii zaprezentowałam Państwu swój program, program merytoryczny. Powiedziałam Państwu, co chcę zrobić dla naszego miasta, jakie inwestycje, jakie plany są, jeśli chodzi o rozwój tego miasta. Wiem, jak to zrobić, wiem, gdzie to zrobić i wiem, jak pozyskać na to środki. Jestem do tego przygotowana merytorycznie i mam odpowiednie wykształcenie. Chciałabym, abyście Państwo mi zaufali, podjęli decyzję o tym, że burmistrzem po raz pierwszy w historii tego miasta zostanie kobieta. Dlatego apeluję do pań, panie, głosujcie na kobietę i proszę Państwa, abyście 21 kwietnia poszli do wyborów i zagłosowali właśnie na mnie. A panu, panie Łukaszu, serdecznie gratuluję, że będzie pan ojcem i dobrze, że pan chroni swoją rodzinę, bo będzie ją pan musiał chronić, jak pan zostanie burmistrzem, bo będąc ojcem 4 dzieci będzie pan miał mało czasu i na pewno będzie to wymagało od pana mocnej organizacji pracy. I pozwoli pan, że na ręce pana i pana małżonki wręczę ten drobny upominek. To jest taka... To jest taka niewielka wyprawka, ale z ogromną serdecznością i życzliwością dla Państwa. Gratuluję Pani serdecznie. Czy znacie Państwo już płeć dziecka? Dziewczynka. Dziewczynka tym też? Razem tak. Jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie imię. Gratuluję serdecznie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą polemikę. O naszym mieście trzeba rozmawiać, o naszym mieście trzeba dyskutować i dziękuję za dzisiejszy Dziękujemy dzień. Bardzo. A Państwu gratuluję. Bardzo dziękuję. Minutka, ja również mam dla Pani jeszcze mały upominek, dobrze, jeżeli proszę można, bardzo. Panie redaktorze. Proszę, proszę, proszę. Czarna teczka. Czarna teczka. Żeby tak może nie ujawniać od razu. Więc tak, z racji tego, że Pani kampania w pierwszej turze była bardzo oparta na Panu Janie Glucu zupełnie była inna niż kampania w drugiej turze, dlatego pierwszy prezent to jest taki, żeby Pani nie zapominała o swoich przyjaciołach i o tym, z jakiej partii Pani startuje. Dziękuję. A drugi prezent to jest taki, że po 21 myślę, że będzie Pani miała więcej czasu, więc tutaj jest bon na odpoczynek w hotelu Bachleda. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, popatrzcie, jakich mamy fajnych kandydatów, ale naprawdę byliście fantastyczni. Ja nie wiedziałem, że Zakopane ma tak fantastycznych ludzi, bo pokazaliście, że jesteście świetni. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy wieczór, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy internautom. Przyklaśnijcie wszystkim, którzy nas oglądają w internecie. Postaramy się w czwartek napisać w gazecie, kto udostępnił, a kto nie. Żartuję oczywiście. Natomiast dobrej nocy, dobrej nocy. Mądrze wybierajmy, słuchajcie, 7. To wielki dzień nadchodzi. Dziękujemy bardzo. Wielkie święto demokracji. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję panie redaktorze, bardzo dziękuję. Bardzo to była dziękuję. Ogromna przyjemność móc z państwem być tutaj dzisiaj. Bardzo dziękuję, bardzo nam miło, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy jeszcze raz.